Cześć kochani, dzień dobry. Cześć kochani, dzień dobry. Udało mi się chyba połączyć i jeszcze tutaj zaprezentować kotka Tiana. Także za chwilkę zaczynamy. Myślę, że za około 2 minuty, żeby był taki krótki czas na właśnie dołączenie do webinaru. I dzisiaj porozmawiamy na temat życzeń i prezentów. Też tak jak ostatnio prowadzę w 2 miejscach naraz, także tutaj jestem na YouTube, w tym miejscu jestem na Facebooku i będę czasami zerkać na jedną, a czasami na drugą kamerkę i tak mówię, żebyście się mogli rozeznać tutaj technicznie w sytuacji. Bardzo ciekawy temat, temat, który w ogóle jest przeze mnie lubiany. To jest coś, o czym lubię mówić, w czym lubię też po prostu brać udział, czyli bardzo lubię kupować prezenty, lubię je wybierać, lubię oczywiście je dostawać i zawsze można powiedzieć, ponieważ nie przypominam sobie innej sytuacji, kiedy wybieram prezent, to jest to prezent trafiony i sporo tutaj będę w stanie przekazać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania w trakcie webinaru albo pod koniec, to też zachęcam do dzielenia się tymi pytaniami, dlatego że postaram się odpowiedzieć. Myślę, że będę w stanie odpowiedzieć na większość pytań dotyczących tego właśnie tematu życzeń i prezentów. Oczywiście okaże się, czy będę w stanie na te pytania poodpowiadać, ale myślę, że tak. I tak jak niektórzy z Was znają moje webinary, jest tak, że na niektóre webinary mam przygotowany wcześniej program, niektóre webinary są spontaniczne, a niektóre webinary są takie, że mam trochę przygotowanego programu, a trochę jest spontaniczności. Więc ten konkretny webinar to jest webinar, który zaplanowałam wcześniej, ale jest to spontan, czyli nie mam przygotowanego programu, przez który będę iść i go przekazywać, tylko po prostu będę mówiła o prezentach i o życzeniach spontanicznie. Więc jest troszeczkę inaczej niż przez ostatnie kilka webinarów, bo akurat na tamte webinary miałam przygotowany właśnie program wcześniej. Postaram się poruszyć wszystkie zagadnienia, które były w opisie webinaru. Także słuchajcie, zaraz zaczniemy. Muszę sobie tutaj otworzyć jeszcze ten opis, żebym czegoś nie przegapiła. I działamy. Mogę też powiedzieć kilka słów na temat takiego tła pogodowego, pogody astrologicznej, ponieważ jak wiecie, między innymi zajmuję się astrologią wśród różnych innych rzeczy, więc jesteśmy dzisiaj w takim fajnym czasie, nowiu, czyli takiego z jednej strony końca cyklu, z drugiej strony początku nowego cyklu, nowiu księżyca, w znaku strzelca. Słońce i księżyc spotykają się w tym znaku i z jednej strony strzelec jest taki dosyć burzliwy, narwany, że wszystko jest takie do przodu i z rozmachem, a z drugiej strony nów ma taką charakterystykę pewnego takiego spadku energii, takiego jakby ktoś nam odpiął wtyczkę. Więc ciekawe połączenie z jednej strony tej właśnie takiej ognistej, dynamicznej energii strzelca, bardzo optymistycznej też, a z drugiej strony takiego właśnie trochę, można powiedzieć, przygaszenia przez właśnie tą energię nowiu, która niedługo pójdzie do góry, ale planeta, która rządzi komunikacją, i komunikacją werbalną, i komunikacją drogową, komunikacją różnego rodzaju, czyli Merkury, wchodzi w ruch pozorny, wsteczny, można powiedzieć, że w czasie tego nowiu, ponieważ już za kilka godzin, więc jest też ten Merkury, który idzie w retrogradację, jeszcze w tym momencie jest w znaku koziorożca i wróci się do strzelca. Też w tym koziorożcu jest taki trochę pozamykany, więc z jednej strony mamy tą dynamikę, właśnie taką ognistość strzelca i pewien optymizm, a z drugiej strony mamy takie wpływy właśnie pewnego zatrzymania. No i mamy też jeszcze astrologicznie obecnie takie mocne oddziaływania planety Neptun, które działają tak, że
możemy mieć takie problemy ze snem różnego rodzaju, w jedną albo w drugą stronę i takie rozkojarzenie i tak dalej. Więc w ogóle mam tutaj, słuchajcie, masę kartek, to też się rzadko zdarza, u mnie jest zazwyczaj idealny porządek, ale tutaj jest po prostu cała masa kartek, notatek, co mam zrobić w momencie, zaraz po webinarze, na drugi dzień, tu w trakcie webinaru, jakie jeszcze tematy mogę poruszyć w razie czego. Także jest trochę właśnie tej energii z czerwca aktywnej, że to wszystko jest takie zawirowane i też można powiedzieć energetyczne, takie właśnie idące do przodu. Także zaczynamy. Jeszcze raz dzień dobry, witam Was na tym webinarze poświęconym symbolice i ukrytemu znaczeniu życzeń i prezentów. I króciutko przejdę przez tematy, które zapowiedziałam w ramach tego webinaru, między innymi po to, żeby sobie samej tutaj je odświeżyć, chociaż jeszcze dzisiaj przeglądałam tą listę, ale żeby nam razem po prostu tutaj tak nakreślić ten szkic tego, o czym będziemy mówić. Magiczne działanie życzeń i prezentów, ukryte znaczenie, w czym tkwi sekret wybrania dobrego prezentu, o tym zacznę mówić, zaraz o tym będę mówiła, to jest właśnie bardzo taki fajny temat. Powiem też o dobrych i złych prezentach, o prezentach, które nadają dobry kierunek życiu i przynoszą nam dobre rzeczy do życia i o tych prezentach, które z różnych powodów nie będą dobrym pomysłem. I poruszę tutaj konkretne zagadnienia, z jakich powodów, dlaczego albo które prezenty w jakich sytuacjach możemy dać, a kiedy lepiej tego nie robić, ponieważ są też prezenty, które czasami ok jest dać, ale nie w każdej sytuacji. I powiemy też o życzeniach, czyli jak składać życzenia. Taki temat, który się czasami pojawia, nie umiem składać życzeń, nigdy nie wiem, co mam powiedzieć albo... Wielu z Was się na pewno spotkało z tym, że ktoś w czasie jakichś świąt albo urodzin albo przy jakiejś innej okazji mówi: nie umiem składać życzeń, że wszystkiego najlepszego i tak dalej, wiesz, ja nie umiem składać życzeń. Czyli są osoby, które uważają, że nie umieją składać życzeń, są osoby, które rzeczywiście nie umieją tego robić i mają z tym problem. Poruszę te tematy. Dlaczego nie umieją składać? Co możemy z tym zrobić? Jeśli nie umiesz składać życzeń, to co w takim razie możesz powiedzieć, jeżeli chcesz wziąć udział właśnie w sytuacji, gdzie życzenia wszyscy sobie składają, na przykład w świętach, mogą to być też jakieś inne uroczystości. I też poruszę taki temat, kiedy lepiej jest nie składać życzeń i nie dawać prezentów. I tak, tutaj mam jeszcze trochę na tej liście, także... Nie będę tego teraz tak bardzo rozwijać, żeby się tutaj bardziej płynnie przedostać już do takiej części właśnie, można powiedzieć, głównej części webinaru. Popatrzę sobie na YouTube, jak mnie tutaj kamerka obejmuje. Jest dobrze. Ok. Więc myślę, że zaczniemy w ogóle z tematem, co to jest prezent i życzenia i prezenty, o co tutaj w ogóle chodzi. I jak zrobić, żeby wybrać dobry prezent? Tak jak też czasami o tym wspominam, na początku webinaru jestem bardzo rozczęsiona czasem i kiedy już wejdę w ten temat, to bardziej swobodnie sobie w nim płynę, więc słuchajcie, wiem, że to będzie ok, że się w tym wszystkim tutaj odnajdziemy. I prezenty w ogóle są, można powiedzieć, pewnym przedłużeniem naszych uczuć i naszego gestu, naszego też nastawienia wobec innych ludzi. I w tym też tkwi taki sekret, taka sztuka wybierania prezentu, żeby rzeczywiście połączyć się ze swoimi własnymi przede wszystkim uczuciami, dlatego że tylko wtedy, kiedy jesteśmy mocno połączeni ze sobą, jesteśmy w stanie zobaczyć drugą osobę, można powiedzieć tak, klarownie, na czysto, bez jakichś filtrów, które nakładamy, sami po prostu przez własne takie błędne postrzegania.
I dlatego tak wiele osób ma problem z wyborem dobrego prezentu i w ogóle, kiedy przychodzi do tematu prezentów, ma problem, ponieważ nie ma połączenia z własnymi emocjami wystarczająco dobrze i dlatego nie może tak dobrze wybrać dla kogoś innego po prostu prezentu, dlatego że nie ma połączenia po prostu z uczuciami. W astrologii prezenty w tym dzisiejszym takim ujęciu, muszę się tutaj trochę wygodnie usadowić, są rządzone o tą, właśnie chciałam o tym powiedzieć, przez Jowisza, ale nie tylko, czyli władcę znaku Strzelca. Prezenty też są mocno rządzone przez Wenus. I powiem trochę na temat tego, w jaki sposób Jowisz i w jaki sposób Wenus działają, ich energie, kiedy w ogóle pracujemy z tematem prezentów. Jeżeli chodzi o Jowisza, ponieważ on jest, można powiedzieć, takim głównym tutaj władcą obecnego czasu, czyli czasu Strzelca, który w tym momencie mamy. Czasem przypominam, bo niektóre osoby dołączają, inne właśnie dołączają, i żeby tak was też troszeczkę aktualizować, jak ktoś nie był na fragmencie webinaru. Webinar jest nagrywany, będzie można później obejrzeć sobie nagranie, także też jeżeli ktoś będzie chciał coś nadrobić, to będzie można. Więc jeśli chodzi o Jowisza, jest tak, że my chcemy wyrazić pewne uznanie. Chcemy oddać cześć czemuś, złożyć jakiś taki honor, po prostu chcemy coś uczcić i świętować. To jest w ogóle element ognia, bardzo mocno tutaj działa. Znak lwa też działa tutaj całkiem nieźle przy właśnie temacie prezentów, dlatego że prezent jest pewną taką manifestacją, pewnym pokazaniem, że my chcemy coś pokazać. I ta ekspresja bardzo dobrze działa właśnie w znaku lwa. Lew jest też taką przestrzenią energetyczną, gdzie jest bardzo duża hojność. I możemy zobaczyć na władcy znaku lwa, którym jest słońce. Słońce świeci na wszystkich, ogrzewa wszystko i nie patrzy w ten sposób, że jednego oświeci bardziej, drugiego trochę mniej. Nie jest takie po prostu, nie kombinuje, tylko jest to taka szczera hojność. I lew jest znakiem naszego serca i też jest związany z aspektem naszej tożsamości, naszej jaźni. Więc nawet jeżeli nie jesteście lwami, każdy z nas zawiera w sobie znak lwa i zawiera te aspekty, dlatego że my zawieramy w sobie energię wszystkich, po prostu całego kosmosu. Nie tylko, załóżmy, jednego znaku, w którym się urodziliśmy, my i cała masa innych ludzi w tym samym momencie w podobnym miejscu. Więc wracając do Jowisza, Jowisz wszystko poszerza. Jowisz też daje dużo i to jest taka niebiańska planeta. Więc jest pewna taka szczodrość, hojność i ona jest nawet taka trochę przesadzona, ma taki pewien rozmach i daje też taki aspekt rozrzutności, ponieważ nie trzeba mieć żadnych ograniczeń. Po prostu kogoś obdarowuje i na całość, i z optymizmem, z odwagą, taką trochę też na ślepo, nie myśląc o tym, jakie będą konsekwencje, czy mnie stać, czy mnie nie stać, jakoś to będzie i po prostu wszystko, idziemy na całość. Więc tak jest, jeżeli chodzi o Jowisza. I działa tutaj też ten element takiego oddawania czci, wyrażania szacunku, wyrażania uznania, celebrowania drugiej osoby i naszych uczuć do niej. Więc przy wybieraniu prezentów my wybieramy prezent, dlatego że chcemy pokazać drugiej osobie, jesteś kimś ważnym, jesteś kimś wyjątkowym i chcę to uczcić. Składając życzenia też to jest ważne, ale zacznę od tematu prezentów, tak będzie mi troszeczkę wygodniej. I jeśli chodzi o Wenus, żeby tak w skrócie powiedzieć o wszystkich i przejść do dalszych punktów webinaru, Wenus w ogóle jest związana ze znakiem byka i wagi, więc z jednej strony waga, znak harmonii w relacjach i w ogóle relacji między nami i drugim człowiekiem, nieważne partnerem, rodzicem, czy przyjaciółmi, czy kimś tam innym, ale ja i ta druga osoba. I tak, żeby było harmonijnie, więc też jest ten aspekt wymiany, że musi być równowaga, więc prezenty są tutaj pewną okazją, gdzie my możemy tą równowagę wprowadzić
albo nieświadomie ją zaburzyć też. Myślę, że poruszę w którymś momencie webinaru taki temat prezentów, które łączą i prezentów, które dzielą. I te prezenty, które dzielą, to nie są tak wbrew pozorom wcale jakieś negatywne prezenty. To nie są prezenty, które są niegrzeczne albo w jakiś sposób tam negatywne. One same w sobie mogą być bardzo dobre, ale danie tych prezentów powoduje podział między osobami, albo między tobą i drugą osobą, albo między w ogóle osobami w rodzinie albo w danej grupie. Więc w którymś momencie webinaru wrócę do tego, mam nadzieję, że będę pamiętać. I jeżeli chodzi o Wenus, szczególnie w znaku byka, byk jest też bardzo hojny. Jest taki, że on chce, by było dobrze, by było przyjemnie. I wszystkie te właśnie jakości, czyli szczególnie właśnie i w lwie, i w byku, jest bardzo duży aspekt, że to jest szczere i autentyczne. To jest też klucz do wybrania dobrego prezentu i złożenia dobrze życzeń, tak żeby te życzenia trafiły do drugiej osoby. I jeżeli masz różne odczucia do drugiej osoby i na przykład nie do końca masz ochotę składać jej życzenia albo dawać jej prezent, to moja sugestia jest taka, żeby wcześniej trochę sobie to przemyśleć i powiedzieć, pomyśleć w ogóle, co chcesz tej osobie, co jesteś w stanie jej dobrego życzyć, co w ogóle jesteś w stanie gdzieś tam w głębi znaleźć, co życzysz jej, że to jest szczere. I jak będziesz składać życzenia, to złożyć tych życzeń mniej, nie wymyślać życzeń na siłę, dlatego że to jest nieszczere, więc te życzenia do tej osoby nie trafią. To jest tak, że mówisz coś, ale w środku nie ma tego, o czym ty mówisz. Więc to nie trafia z serca do serca. Lepiej powiedzieć, życzę ci, żeby rzeczy, których na przykład pragniesz i o których myślisz, szły dobrze, niż się jakoś super rozwodzić i po prostu mówić rzeczy, których tak naprawdę wcale nie życzysz, tylko chcesz, żeby to jakoś wyglądało. Najczęściej ostatecznie wszystko i tak wychodzi na jaw, to co jest szczere, więc lepiej po prostu lepiej zobaczyć, czego szczerze człowiek życzy i szczerze złożyć życzenia i też wybrać prezent. Jeżeli chodzi o prezenty, takim często spotykanym tematem jest, co kupić, jeżeli nie mam za dużo pieniędzy. I moja sugestia jest taka, lepiej kup mały prezent, czyli po prostu, żeby to była mała rzecz, drobna, ale ekskluzywna. Co kupić, jeżeli nie mam kompletnie pomysłu, co tej osobie może się przydać, albo czy ona to lubi, czy ona tego nie lubi, co kupić w takiej sytuacji, czyli to, co nazywam prezentami uniwersalnymi. Ponieważ czasami rzeczywiście jest tak, że nie wiadomo, no, jest czas świąt i chcesz kupić coś komuś z rodziny, tam z dalszej rodziny i nie masz za dużo o tym informacji, i nie masz też czasu się rozeznać. Ten czas oczywiście wcześniej jest, ale bywa tak, że człowiek to zostawi na ostatnią godzinę, albo prezent dla obcej osoby. I wtedy ja zazwyczaj sugeruję prezenty, które są po prostu dosyć takie klasyczne i uniwersalne. Czyli na przykład kawa, herbata klasycznej marki i klasyczny smak. Czyli po prostu według mnie lepsza jest taka klasyczna niż jakaś wymyślana, po prostu, że jest jakiś dziwny smak, jest jakieś dziwne kolory, dziwne dodatki. To jest czasami dobre, jeżeli znasz kogoś w pewnym stopniu i wiesz, że ta osoba lubi eksperymentować albo wiesz, co ta osoba lubi. Wtedy kupujesz coś specjalnie dla niej i ta osoba się cieszy, że o, myślałeś czy myślałaś o mnie. To wiesz, że to jest to, co ja lubię, więc wtedy to wybranie tego dziwnego smaku jest ok. Ale kiedy nie wiesz, co komuś kupić i chcesz zrobić prezent, który będzie trafiony, to po prostu dobrze jest kupić coś klasycznego. Ponieważ nawet jeśli ta osoba nie pije kawy, niech będzie, ja załóżmy, nie piję prawie nigdy kawy, lubię ją w smaku, ale jestem po niej roztrzęsiona i po prostu niestety przez lata praktycznie w ogóle kawy nie piję. Więc nawet jeżeli
dostaję kawę, dostanę kawę dobrej marki, to jak przyjdą goście, mogę ich zawsze tym poczęstować, to mi się przyda. Jest co z tym zrobić. Kiedy czasami dostanę skądś jakąś herbatę właśnie taką dziwną, na przykład jakąś świąteczną czy coś, mam problem, żeby z tym zrobić cokolwiek. Jak chcę to zanieść, załóżmy, gdzieś tam do wspólnego miejsca z znajomymi, to jest trochę takie, no... Chcę to tam dać, bo sama tego nie chcę. Nie do końca to jest takie na miejscu. Sama tego nie wypiję, bo mi to nie pasuje, bo na przykład jest to jakaś herbata, załóżmy, czarna z jakimś tam pieprzem i czymś jeszcze. Czasami takie rzeczy są w prezentach. I jest tak, że sama tego nie lubię, nie jest to coś, co mogę dać komukolwiek z bliskich osób, bo nikt nie ma na to ochoty i wydałeś czy wydałaś na to pieniądze, kupiłeś herbatę czy kawę dobrej firmy, ale jest to po prostu coś i nie ma co z tym zrobić, więc można oczywiście, ja na przykład nie lubię tych wszystkich zimowych takich, gdzie są takie właśnie różne dodatki. Lubię sobie zrobić sama na przykład herbatę taką w stylu takiego czaju indyjskiego czy właśnie takiego wschodniego, gdzie są te wszystkie przyprawy, ale wybieram gatunek herbaty sama. Wszystkie te przyprawy gotuję w garnku, dodaję do tego odpowiednie proporcje rzeczy, takie, które mi odpowiadają, a jak dostanę jakąś taką dziwną rzecz, to ani nie mam z tego jak skorzystać, ani nikt po prostu tego nie wypije i jeszcze to jest na przykład świąteczne, więc w jakiejś tam innej porze roku nie masz co z tym zrobić. Także moja rada jest taka, jeśli chcesz kupić coś komuś niezbyt drogo, nie znasz za dobrze gustu tej osoby, chcesz, żeby to było trafione, to kup rzeczy typu właśnie herbata, kawa. Ja czasami z takich droższych prezentów doradzam miód Manuka, ponieważ według mnie to dobrze wygląda. Nawet jeżeli człowiek sam sobie nie je miodu w ogóle, to zawsze, kiedy ktoś do niego przyjdzie, to znajdzie się ktoś, kto ma ochotę na ten miód. Można go też dodać po prostu do różnych rzeczy i na przykład miód Manuka jest ekskluzywny, więc jeżeli musisz wybrać prezent z klasą, a nie wiesz co wybrać, no to ten prezent jest całkiem taki na miejscu. Także troszeczkę o tych prezentach powiedziałam. I tak, wrócę jeszcze do tego tematu, w czym tkwi sekret wybrania dobrego prezentu. I powiedziałam wcześniej, że chodzi o nasze uczucia i o to, jak my jesteśmy połączeni z drugą osobą. Prezenty w ogóle są, można powiedzieć, takim przedłużeniem i ekspresją naszych intencji, naszych uczuć wobec drugiego człowieka. Dlatego bardzo łatwo widać, że ktoś o kimś nie myśli albo że mało kogoś obchodzi po tym, jak łatwo prezent jest nietrafiony. Jest tak, że ktoś dostaje jakby byle co, widać, że druga osoba się w ogóle nie zastanawiała, albo zastanawiała się, albo bardzo pobieżnie się zastanawiała. Załóżmy, kilka lat temu jeden z moich przyjaciół dostał chyba z jakiejś tam okazji prawie od wszystkich wódkę. I było tak, że ten znajomy, on nie pije praktycznie w ogóle alkoholu. No akurat on no, czasami wypije, ale na przykład piwo bezalkoholowe i to dość rzadko. I było tak, że były takie, nie wiem, wakacje, czy był taki sezon, gdzie on po prostu jak siedział czasem ze znajomymi, no to wypili tam wódkę i coś żartował właśnie, że wódka, tam jakieś po prostu żarty były. I później było tak, że na jakąś okazję od grupy znajomych no po prostu dostał same wódki. No i wiadomo, no to nie jest, z jednej strony możesz to jakoś zużyć, bo po prostu nawet jeżeli nie pijesz alkoholu, to możesz zrobić, nie wiem, z tego jakąś dobrą nalewkę czy coś. Z drugiej strony to nie jest jakaś radość, no chyba, że dla już tylko dla alkoholika dostać same wódki, bo jest po prostu, nie musi wydać pieniędzy sam. Dostajesz tylko coś takiego, no to jeden alkohol jakiś po prostu dobry, w porządku, ale według mnie alkohol w ogóle niekoniecznie jest dobrym prezentem. Ja najczęściej nie kupuję alkoholu na prezent.
Dlatego, że przechodząc do symboliki prezentów, bo to jest w sumie taki, można powiedzieć, taki punkt zaczepienia, co mnie zainspirowało w ogóle, żeby zrobić ten webinar. Alkohol ma w sobie ten element toksyczny, czyli po prostu dajesz komuś coś, co ma go jakby odkleić od życia trochę, albo ma go trochę po prostu przytruć. I przyznam, że akurat w przypadku alkoholu, jeżeli jest to alkohol jakiejś dobrej marki, dobrej klasy i jest to w małej ilości, to danie alkoholu na prezent nie uważam za problematyczne, jest to raczej w porządku, ale gdyby iść tak w to głębiej, to myślę, że są lepsze prezenty niż alkohol. Alkohol można ze sobą przynieść na spotkanie i poczęstować innych, można po prostu wziąć go ze sobą. A na prezent dać komuś coś innego. Myślę, że tak jest lepiej. I trochę o prezentach dobrych i złych. Prezenty są wyrazem naszej intencji wobec drugiego człowieka i wyrazem naszych uczuć, też naszej postawy do drugiej osoby. Więc w prezencie widać, co my chcemy komuś powiedzieć, co my chcemy zakomunikować drugiej osobie. I na przykład takie prezenty właśnie, które mają taki element zdrowia, że są dobre, albo jeżeli prezent jest przemyślany, że dobrze wiesz na przykład, że ktoś od dawna na to czekał albo bardzo chce to dostać, wtedy jest tak, że druga osoba dostaje ten prezent i się cieszy i widać, że ona się naprawdę cieszy. I to jest efekt, który chcemy uzyskać. Że osoba, która dostanie od nas prezent, czy dostanie, otworzy prezent, który jest akurat od nas dany, nie musi wiedzieć nawet od kogo on jest, czy on jest od nas, czy od kogoś innego, jej ciało się uśmiechnie, ona będzie po prostu miała, jej energia pójdzie do góry, będzie coś dobrego, ponieważ to jest efekt, o który nam chodzi. Po to chcemy właśnie złożyć życzenia, czyli życzyć komuś. Chcemy życzyć, żeby było z nim lepiej niż jest z nim teraz. Więc chcemy podnieść jego energię do góry. I z prezentem jest podobnie. Chcemy, żeby ten prezent był czymś, co po prostu wzmocni tą osobę. Więc prezenty, które powodują po prostu dobrą taką energetykę, mają dobrą energetykę, są prezentami, w które należy celować. I oczywiście prezenty, które są takie bardziej eleganckie, bardziej z klasą, co nie znaczy drogie, to znaczy po prostu bardziej wyważone, mogą być małe, ale po prostu bardziej eleganckie, tą energetykę trochę lepiej podnoszą, niż jeżeli dasz komuś coś dużego albo dasz komuś więcej rzeczy, ale one są wszystkie trochę byle jakie, trochę słabej jakości. Więc także z jednej strony jest to uczucie, że fajnie, że dostałem rzeczy, więc jest to, że dość dużo dostałem, a z drugiej strony to nie jest do końca tak, że mi się te rzeczy aż tak bardzo podobają. Więc jest tak, że jest pewien praktyczny element, że jest tego dużo, ale jest też takie uczucie pewnego zgaszenia, że nie jestem zbyt ważną osobą dla tych ludzi, czy dla tego człowieka, skoro, nie wiem, sam kupuję sobie coś lepszej marki, a mi daje gorszej na przykład. Albo kupił mi same rzeczy takie po prostu ze średniej półki, jak po prostu wiem, że stać go na coś większego. Więc wtedy lepiej kupić przedmiot z wyższej półki jeden niż kilka z tej niższej. To jest moje podejście. Zależy też dla kogo kupujesz, ponieważ to po prostu różnie bywa. I prezenty w ogóle mają taki swój właśnie głęboki duchowy wymiar. Po pierwsze ta intencja, o której właśnie już tutaj ze dwa razy wspomniałam, czyli my chcemy coś zrobić wobec drugiej osoby poprzez danie jej prezentu. I intencja, którą mamy, żeby prezent czy życzenia, czy prezent był udany, trafiony, musi być szczera. Więc jeżeli masz nieszczerą intencję i chcesz dać komuś prezent, żeby na przykład dobrze to wyglądało, żeby nie miał do ciebie pretensji, że nie dałeś, żeby po prostu zrobić na kimś wrażenie, ale nie w dobrym celu, tylko w jakimś takim podstępnym celu, no to ta intencja tam żyje i ten prezent, który mógłby być dobrym prezentem, może stać się prezentem toksycznym, ponieważ kiedy my przyjmujemy
prezenty, które są dane ze złą intencją, to bierzemy jakby tą szkodliwą energię od tej osoby, ponieważ te oni jakby, załóżmy, swoją energię, swoją intencję zamykają w ten przedmiot. I może być tak, że ktoś chce ci coś kupić, żeby to jakoś wyglądało, ale myśli, że nie mam ochoty nic dawać tej osobie. I to, co dostajesz, to jest, to są po prostu ulokowane emocje, nie chcę ci nic dać. Dante napisał, ten prezent też można sobie dawać. Poruszę ten temat, fajne pytanie. Także ogólnie tak, ale jeszcze chętnie o tym powiem tak osobno, tylko za chwilkę, jak tak mi się to gdzieś w głowie tam bardziej poukłada. Więc ta intencja jest po prostu kluczowa i nie jest to coś, co widać. Więc wydaje się, że jeżeli damy komuś prezent, który jest na przykład drogi, luksusowy i tak dalej, to na pewno to będzie, powinno być to dobrze odebrane, bo przecież zobacz, co ci dałem. Ale ta osoba nie czuje się dobrze. Mam też właśnie taki dosyć świeży przykład. Jedna z moich klientek mi opowiadała o właśnie takim prezencie. Pomagała przez kilka lat wspólniczce i później ta wspólniczka, i ona naprawdę bardzo dużo z siebie dała w tym czasie i tak dalej, i dużo razem pracowały. I później ta wspólniczka zaczęła bardziej współpracować tam z inną osobą. No i ta właśnie klientka moja, tak, no ona się z tego wycofała, one były bardziej razem, te dwie inne. I minęło ze 2 albo 3 lata i ona nagle dostała prezent, kwiaty z jakimiś życzeniami właśnie, że twoja radość jest na przykład tam, nie pamiętam dokładnie tych życzeń i chcę też trochę przekręcić tekst, żeby nie było tych samych danych i słów, które ona mi powiedziała, ale ogólnie, że twoja radość jest dla nas taka cenna, czy tyle wniosła do naszego życia, i ona powiedziała, że jak dostała właśnie te kwiaty z tym tekstem, po tym jak się ze 2-3 lata nie widziały i było tyle konfliktu, ona tak dużo wniosła do tej tam biznesu tej właśnie wspólniczki, to się tak źle poczuła, że nie było docenione jakby nic konkretnego, ona się poczuła urażona, możliwe, że ktoś miał jakąś dobrą intencję, ale wydaje mi się, że nie, tylko było takie coś, że twoja radość tam, coś dobrego, to jest takie fajne. I po prostu one uznały, a coś musimy, wypadałoby coś dać, to wyślijmy jej po prostu obojętne jakie kwiaty, nieważne, że ją znamy kilka lat i możemy tutaj się rozeznać, co ona by chciała, po prostu dajmy jej byle co, ale niech to jakoś wygląda i po prostu napiszmy, można powiedzieć byle co, ale żeby to ładnie wyglądało i to powinno przynieść super efekt, że ona się ucieszy. No. Niekoniecznie. Raczej człowiek się cieszy, kiedy dostaje szczere życzenia i kiedy dostaje prezent, który jest dla niego dedykowany, a nie kiedy byle co dostaje, albo dostaje coś w złym, jakby w tym celu, żeby zmanipulować sytuacją. Więc przy tych prezentach, jak już jesteśmy, no to powiem trochę o tych złych prezentach, żeby tak dać jakieś konkretne te negatywne prezenty. No i z negatywnych prezentów to są wszystkie prezenty, które mają taki element zranienia. Czyli jeżeli dajesz kwiaty, to nie powinny być kaktusy. Ja jestem całkowicie nie dla kaktusów. Co to znaczy, że dajesz komuś kaktusy? To jest dawanie komuś cierpienia. Żeby cię bolało, że na co dzień twoje życie ma kolce, że po prostu cię rani. Wszystkie noże i nożyczki według mnie ban. Nawet jeżeli, nie wiem, twój syn jest kucharzem, dopiero co właśnie nim został, kupienie mu kompletu noży nie jest dobrym pomysłem. Niech sobie sam kupi, daj mu pieniądze po prostu. Daj mu tam, nie wiem, kilka tysięcy złotych, niech zrobi z tym, co chce. I według mnie wszystkie przedmioty ostre, wszystkie takie po prostu rzeczy, które mają w sobie w domyśle możliwość ranienia, zranienia się, skaleczenia się tym, z mojej perspektywy nie są energetycznie dobrym prezentem.
Pamiętam, że nagrałam o tym materiał i ktoś pisał, czy to nie jest takie, jak że czarny kot przejdzie przez ulicę. Szczerze mówiąc, to nie ma takiego dużego znaczenia dla mnie, w jakim stopniu to miałoby być jakoś powiązane z takim wierzeniem, czy jest to jakoś powiązane, czy nie jest. Moja praktyka i moje doświadczenie pokazują, że po prostu te prezenty nie są dobre i nie jest to coś, co na pewno dałabym osobie dla mnie ważnej. Jeżeli komuś jest potrzebny właśnie taki przedmiot, to łatwiej jest, żeby lepiej jest zdrowiej, żeby ta osoba sama sobie to kupiła. Jeśli takie przedmioty są potrzebne do domu, bo czasami dajemy przedmioty rodzinne, na przykład jest tam rodzina, dzieci i tak dalej, mieszkają w jednym domu, no i załóżmy, że potrzebne są od dawna noże do kuchni, to moim zdaniem nie kupuję tego na prezent dla rodziny na święta, tylko na prezent dla rodziny na święta kupca innego, a to kup przy innej okazji jako po prostu wyposażenie domu. To jest to, co według mnie jest zdrowsze. Tak samo dla dzieci. Jeżeli potrzebny jest na przykład jakiś zestaw taki szkolny, to rzeczy typu jakieś nożyczki czy jakieś inne rzeczy, daj to osobno. Po prostu nie dawaj tego jako prezent taki i tak dalej, bo to jest tak, że dajesz nieświadomie, bez złej intencji, po prostu nieświadomie dajesz komuś jakby coś, co ma możliwość po prostu ranienia. I jeśli chodzi o kwiaty, to właśnie tak jak mówię, że kaktusy są według mnie całkowicie zbanowane. Jeżeli ktoś z moich znajomych dostaje kaktusy i bywam u nich w domu, a czasami bywam, ponieważ teraz robię też konsultacje feng shui i to akurat jest coś, co dla mojej niewygody muszę robić na żywo, to jak widzę kaktusa po jakiejś imprezie, to najczęściej od razu pytam, kto ci to dał. A znam dużą ilość tych ludzi albo znam ich z opowieści i po prostu jest tak, że czasami nie mogę się powstrzymać przed tym pytaniem, kto ci to dał, że kto tutaj za to odpowiada. I jak już jest ten kaktus, no bo czasami tak jest, że ten kaktus już w domu jest, czy jest ich kilka, no to dobrze jest je jakoś zagospodarować. No i zagospodarować je można tak, że po prostu wystawiasz je na zewnątrz, czyli na balkon albo przed drzwi wejściowe, wtedy pełnią taką funkcję ochronną, czyli chronią tylko przed drzwi, żeby nie były jakby w polu drzwi, tylko tak raczej trochę po bokach i też może być na przykład na balkon gdzieś po bokach. Pełnią taką funkcję po prostu protekcyjną, że gdyby coś negatywnego w takim symbolicznym znaczeniu miało tutaj wejść do twojego życia, to one blokują to po prostu, to one nie pozwalają się zbliżyć czemuś negatywnemu. To jest to, jak można obrócić tutaj te kaktusy, jakoś je zastosować praktycznie, bo mnie osobiście podobają się kaktusy wizualnie, ja w ogóle bardzo lubię kwiaty i różne kwiaty są bardzo fajne, ale nie mam żadnych kaktusów już od wielu lat i nie planuję. Polecam to samo, po prostu to nie jest dobry pomysł. I jeśli chodzi o kwiaty, bo kwiaty też są takim prezentem, który często dajemy na przykład z okazji tam ślubu, z okazji urodzin i tak dalej. To jest tak, z kwiatami czasami trzeba trochę takiej zmyślności, dlatego że kwiaty, każdy kwiat ma swoją symbolikę. I ta symbolika w wielu jakby systemach też jest trochę różna. I ta symbolika jednak działa, jednak jest aktywna. W japońskim systemie tak zwana ikebana, czyli taki system po prostu pracy też z kwiatami, wiemy, że jest takie coś jak język kwiatów. Czyli dając dany kwiat, mówisz konkretne słowa. I kolory kwiatów też są dobre. W zależności też od stref takich kulturowych, takich po prostu przestrzeni na świecie, trochę inne znaczenie mają niektóre kolory, niektóre kwiaty. Ale powiem, chociaż tak bardzo ogólnie, żebyście mogli złapać coś takiego praktycznego dla siebie. Załóżmy różę.
ponieważ róże są bardzo popularne w naszym takim europejskim świecie. Jest tak, jeżeli już chcesz dać komuś róże, to według mnie czerwone nie są dobre. Ogólnie czerwone kwiaty w systemach wschodu oznaczają chorobę na przykład, więc może być tak, że to jest element krwi. Jeżeli ktoś jest chory, to nie zanoś mu czerwonych kwiatów, definitywnie. Jeżeli chcesz wyrazić miłość do drugiej osoby i chcesz dać jej róże, to według mnie dobrze jest wybrać po prostu różowe. Może to być kolor bardzo intensywnie różowy, bo są takie teraz różne odcienie róż. Bardzo intensywnie różowy kolor, który wchodzi prawie w czerwień, ale żeby kolor był różowy. Też kwiaty, które są takie jasno różowe, według mnie są dobre. Moim zdaniem one są harmonijne. Żółte kwiaty, jeżeli dajesz komuś... Niektórzy lubią żółte kwiaty, ja nie polecam ich. Ogólnie żółte kwiaty i szczególnie żółte róże mają element zdrady i zazdrości. Także tych dwóch takich elementów. Ja nie zalecam dawania żółtych kwiatów po prostu, szczególnie gdzieś, gdzie chodzi o relacje uczuciowe pomiędzy ludźmi, takie damsko-męskie i po prostu... czy innej płci, ale relacje miłosne. Tam żółte kwiaty według mnie nie są dobre. Białe kwiaty w systemach wschodnich, które są mi bardzo bliskie, często w ogóle biały jest kolorem śmierci. W naszym systemie zachodnim czarny jest kolorem śmierci, ale w systemach wschodnich biały jest tym kolorem, ponieważ jest to taki, to w zasadzie nie jest kolor. W czarnym kolorze w zasadzie wszystkie kolory tam są. I to jest tak, każdy kolor ma tak dużą intensywność, że wszystko staje się aż czarne, ponieważ jest tak mocno podbity ten pigment. W białym kolorze jest to zdjęcie wszystkich kolorów, czyli że nie ma już życia, tam już niczego nie ma. I z drugiej strony biały jest też taką czystą kartą i ma taki element takiej właśnie czystości, więc... Zależy od sytuacji. Przyznam, że ja osobiście bardzo lubię białe kwiaty. I kiedy na przykład w związku otrzymuję kwiaty, bardzo lubię dostawać białe kwiaty. Ja się z tym czuję dobrze. To jest mój ulubiony jakby kolor. Teraz trochę tak z rozsądku, jeżeli ktoś mi chce kupić kwiaty, wolę, żeby kupił jasnoróżowe. Ale sama dla siebie kupuję białe kwiaty i bardzo je lubię. Też jest tak, że jestem na takich duchowych ścieżkach, jestem też buddystką od wielu lat, więc być może moje postrzeganie tej bezbarwności i tego takiego pustego elementu, braku życia, jest trochę inne niż wiele osób może odczuwać. Ale w naszym systemie właśnie takim zachodnim, na przykład do ślubu się bierze też białe kwiaty często, a z kolei w systemach wschodnich czasami do ślubu się idzie ubranemu na czerwono, dlatego że czerwony jest elementem takiej energii po prostu żywej i kwiaty nie powinny być raczej czerwone, szczególnie róże. Ale sukienka czerwona dla kobiety do ślubu jest jak najbardziej okej. I jeśli chodzi o róże, to jeszcze jeden taki według mnie ważny element. Zadbaj o to, żeby nie było w nich kolców. Po prostu trzeba róże dać bez kolców, dlatego że kolce mają element ranienia. I jeżeli ja dostaję róże, jeżeli ktoś mi daje róże, to oczywiście wolę, żeby były one bez tych kolców. I uważam, że tak samo powinno się robić dla innych osób, też ludzi, których w ogóle nie znamy. Czasami jest tak, że ktoś mówi, że nie lubi kwiatów, na przykład ciętych, bo one później, bo się tego kwiatka zerwało, on mógłby sobie rosnąć. Jeśli znasz taką osobę, która akurat ma takie podejście, to po prostu kup jej kwiatka w doniczce. I z kwiatów w doniczkach, jeżeli chcesz po prostu, żeby prezent był taki, że dosyć łatwo jest trafić z dobrym prezentem,
to może to być storczyk. Dlatego, że storczyki, orchidee, one są takie z jednej strony w różnym przedziale cenowym możesz je wybrać, czyli po prostu niech będzie za te 50 zł już da się kupić, a 50 zł obecnie to nie jest dużo pieniędzy niestety, więc można już kupić za tą kwotę, a możesz też wybrać jakiegoś za kilkaset złotych. I storczyki, orchidee mają ogólnie dobrą symbolikę. One mają po prostu, życzliwe są dla elementu też romantycznego, dla elementu małżeństwa i w innych sytuacjach. One są po prostu dobre i są całkiem eleganckie, więc jak nie masz pomysłu, to według mnie ten kwiat jest dobry. Chociaż też znam takie czasami jakieś memy, że ktoś dostał tę orchideę i oczywiście to będzie kolejny zakatowany kwiatek, ale powiem wam, że też trochę kwiatów mi się udało już wykończyć w ciągu życia i ogólnie doprowadzenie do tego, żeby orchidea w domu normalnie rosła i kwitła, nie jest trudne. Ten kwiatek jest łatwy w obsłudze, po prostu raz na kilka tygodni wlewasz tam wody do pełna, po dwóch dniach ją wylewasz i w zasadzie musi stać w odpowiednim miejscu i u mnie ostatnio właśnie zakwitła orchidea, aż się zdziwiłam, że akurat teraz kwitnie właśnie. Więc kwiaty moim zdaniem właśnie, które wyrażają takie życzliwe uczucia, żeby było trochę życia w nich, więc ten różowy kolor na przykład jest dobry, unikać zbyt żółtych kwiatów, bo to po prostu może powodować takie skonfliktowane emocje. I jeżeli dajesz kwiaty, no to ważne, czy kwiaty, czy jakąś kompozycję roślinną, to żeby nie było kolców. Myślę, że takie rzeczy typu stroik na święta, no to choinka nie jest jakoś super kolczasta. Tutaj chodzi raczej o ciernie. Tych cierni, kolców, kaktusy, ja bym tego nie dawała nikomu. I mówiąc jeszcze o tym temacie, kiedy lepiej nie dawać prezentu, więc jeżeli nawet masz kogoś, kogo nie lubisz, to mu lepiej nie dawaj prezentu, niż dawać mu kaktusa. Dlatego, że to, co my chcemy zrobić złego wobec drugiej osoby, niestety często do nas wraca. Więc jeżeli chcesz zrobić komuś na złość, że myślisz, że dasz komuś prezent szkodliwy, to mu się coś złego stanie, to po prostu może się stanie i jemu i tobie. Także lepiej nie. Moim zdaniem wtedy lepiej jest prezentu po prostu w ogóle nie dawać. I jeżeli jest już jakaś tam sytuacja, że trzeba, no to myślę, że da się z tego wybrnąć. Żeby ktoś inny ten prezent wybrał i powiedział, że to jest od was, a tak naprawdę to będzie od niego głównie, ale żeby na przykład tylko powiedział, da się to po prostu jakoś tak ułożyć. Także słuchajcie, widzę, że jest dzisiaj tak właśnie spontanicznie, bo nie przygotowałam konkretnego programu i patrzę sobie tutaj na notkę. Mam taką notkę trochę dotyczącą tego, co też temat Jowisza, czyli temat po prostu strzelca Jowisza, nie tylko, ale to też płynnie stąd przejdziemy do tych życzeń, do tematu życzeń. Komplementy. Właśnie jedna z bliskich osób mi powiedziała jakiś czas temu, że ona mówi komplementy innym ludziom i widzi, że te osoby nie reagują na to jakby odpowiednio, że przecież ona ich chwali i mówi te komplementy. I gdy pociągnęłam tą rozmowę, to mówię, że po prostu może one nie są, może ty to mówisz, ale nie myślisz w ten sposób, może ty myślisz, że jesteś lepszy od tych ludzi, a chcesz to po prostu, nie chcesz tego eksponować, więc mówisz im komplementy, żeby po prostu tak jakby trochę mówisz je, ale nie do końca je myślisz. I ten człowiek mi powiedział, że tak, no, że rzeczywiście czuje się lepszy od innych i jest tak, to jest prawda. I po prostu, więc no tu jest odpowiedź, oni to czują. Po prostu nie mów tym ludziom komplementów, no bo nie musisz im mówić nic, po prostu im tego nie mów, bo będzie lepiej, relacja się może wtedy bardziej naturalnie rozwijać, niż jak mówisz komuś jakieś nieszczere rzeczy, nie wiadomo po co na przykład. I jeżeli chodzi o życzenia, to tutaj z życzeniami jest dosyć podobnie, ludzie czują twoją intencję.
Co zrobić, gdy nie umiesz składać życzeń? Pierwsza rzecz to uświadomić sobie, że tak naprawdę większość ludzi nie umie, czyli że nie jest to nic wyjątkowego, nie jest to coś, co powinieneś podkreślać, nie jest to coś, od czego dobrze jest zaczynać w ogóle składanie życzeń, dlatego że powiedzenie tego na początku też jest takim sygnałem, chcę po prostu już stąd iść, chcę to odwalić i iść stąd, czyli tak jakby nie chcę mi się w ogóle poświęcić ci uwagi. Nie chce mi się w ogóle o tobie coś życzyć, nie chce mi się o tobie pomyśleć, chcę już stąd iść. To jeżeli masz mieć takie podejście, no to rzeczywiście może lepiej jest przyjść na spotkanie po tym, jak ludzie sobie już złożą życzenia. Dlatego, że to też jest jakieś rozwiązanie i wymyślić do tego albo po prostu powiedzieć, że dopiero teraz mogłem czy mogłam przyjść. Nawet się nie tłumaczyć. A jak się zapytają, no to powiedzieć, a teraz już, to później o tym pogadamy. I wybrnąć jakoś z tej sytuacji. Jeżeli już ma tak być, że po prostu chcesz mieć takie podejście, żeby stamtąd, byleby tylko uciec od tego, że komuś właśnie składasz te życzenia. No i jeżeli już mówimy o tym składaniu życzeń, tak jak wcześniej wspomniałam, lepiej życzyć mniej, ale szczerze. Jeżeli nie wiesz, co komuś życzyć, to postaram się podać takie, według mnie, dosyć uniwersalne. Można życzyć komuś, żeby te życzenia, które masz w sobie, które jeszcze się nie spełniły, żeby to wszystko się udało, żeby życzenia, które po prostu masz i które ty znasz najlepiej, w końcu się spełniły. Żeby to zaowocowało. To jest okej, ponieważ uwzględniasz to, że myślisz o drugiej osobie, że wiesz, że ta osoba na pewno ma rzeczy, które pragnie i ty nie znasz tych rzeczy, być może nikt tych rzeczy nie zna albo ty ich nie znasz i życzysz, nie ukrywasz tego, że nie wiesz za dużo o tej osobie, na przykład, że mimo, że to jest, nie wiem, twoja mama, siostra albo kuzyn, to że i tak tego nie wiesz. Nie ukrywasz tego, że za mało po prostu poświęcasz czy poświęcacie czasu w ciągu życia, żeby nawet jako członkowie rodziny znać własne najgłębsze po prostu różne marzenia i cele życiowe. Czasami my wiemy naprawdę niewiele o osobach, z którymi najwięcej spędziliśmy czasu przez całe życie. Więc to też dobrze być tego świadomym. Więc ja proponuję coś w tym stylu. Też jeżeli już składamy te życzenia, tak po prostu chcemy spersonalizować życzenia, to tutaj trochę i o życzeniach, i o prezentach, których po prostu należy unikać. Czyli te życzenia, które i życzenia, i prezenty, które przynoszą po prostu pewną taką nieharmonię. Załóżmy, że masz w rodzinie kogoś, kto chce schudnąć. No i to jest jakiś taki temat, że wszyscy w rodzinie o tym wiedzą, że ta osoba po prostu, żeby schudła albo żeby coś tam polepszyła, czy to ze swoim wyglądem, czy po prostu w jakimś innym aspekcie. No więc załóżmy, że dajesz jej tabletki na odchudzanie. I to jest coś takiego. Moim zdaniem tego typu prezent nie jest dobrym prezentem publicznym, ponieważ w naszym kręgu kulturowym najczęściej prezenty ludzie otwierają w towarzystwie, czego ja osobiście też jestem przeciwnikiem. Niestety czasami jeszcze ta moja asertywność gdzieś tutaj nie jest idealna i bywa tak, że też potrafię po prostu się, jakby tą sytuacja nabiera i ja też otworzę ten prezent przy innych, ale ogólnie jest to dla mnie bardzo niekomfortowe. Nawet jeżeli dostanę kiepski prezent albo prezent, który pokazuje, że ktoś o mnie niewiele myślał albo że dał mi byle co, to dzięki temu, że otwieram go, gdy jestem sama, nie widać tego, jaka jest moja ekspresja, czyli moja odpowiedź, moja reakcja na ten prezent. Kiedy po prostu otwieramy prezenty przy innych, jest tak, że widać tą naszą reakcję, więc widać reakcję, że na przykład nie cieszysz się z czegoś. I ta reakcja oczywiście może zranić osobę, która daje prezent. Ktoś mógł po prostu chcieć uzyskać od ciebie jakąś reakcję, nieświadomie nawet, a ty dajesz reakcję pewnego rozczarowania. Więc
dla mnie osobiście, ja jestem taka dosyć, czasami mówię, zjaponizowana, taki system właśnie wschodni, gdzie prezentów się nie otwiera przy innych, to jest po prostu coś, co ja się z tym o wiele lepiej czuję i kiedy nawet dostaję taki po prostu prezent, który jest taki średni, to kiedy otwieram go sama, mam możliwość zobaczyć te emocje, które po prostu nie są zbyt harmonijne i mogę dotrzeć do punktu, w którym mam też wdzięczność za to, że ktoś chce mi coś przekazać, że ta osoba na pewno ma też dobrą wiadomość, żebym też jakby poszerzyła swoją taką umiejętność bycia wdzięczną za to, co dostaję, nawet jeżeli to nie jest coś najlepszego, to żebym po prostu też poszerzyła swój własny taki poziom wdzięczności. Ale jest tak, że ja muszę poobcować z tą emocją, która jest, gdy widzę tą rzecz, którą ktoś mi dał. Jeżeli to jest rzecz, która jest średnia, która jest byle jaka albo średnia. Kiedy jest tak, że otwierasz prezenty przy innych, to po prostu innym ludziom może być przykro, że nie masz tej reakcji. Szczególnie rodzicom jest przykro, kiedy na przykład dają coś dziecku, a dziecko po prostu na przykład jest rozczarowane, chciałoby coś innego, bo to jest tak, że nie mogli mu dać tego, co ono by chciało. Dziecko nie ma wdzięczności, bo w naturalny sposób ono po prostu wyraża niezadowolenie i tylko tyle. Zazwyczaj prezenty otwiera się przy innych, u nas, i dlatego, szczególnie na przykład na świętach, i dlatego właśnie takie prezenty typu, nie wiem, tabletki na odchudzanie, załóżmy jakieś pielęgnacyjne rzeczy, nie wiem, mydła, dezodoranty, one są takie, żeby dać to bliskiej osobie, po prostu komuś z rodziny, to przy takiej okazji, że to nie jest eksponowane, to to nawet jest okej. Ale kiedy dajesz takie coś, to to od razu podnosi w rodzinie temat, że zaczną wszyscy mówić, a to byś mógł być schudnąć na przykład, a niech ci się w końcu uda schudnąć. Czyli podnoszony jest temat pewnego po prostu kompleksu, pewnej trudności, pewnego problemu przygnębiającego dla tej osoby, przygnębiającego dla rodziny. Nie chodzi o to, żeby uciekać od tematów po prostu, które są trudne w rodzinie, bo to spotkanie rodzinne też jest taką dobrą okazją, żeby trudne tematy czasami przynieść na stół i je rozpracować, ale można to zrobić w inny sposób niż po prostu dawać prezent, który sugeruje, coś jest z tobą nie tak. Mogłabyś czy mógłbyś być inny. No, to lepiej dać pieniądze, niech sobie ta osoba sama po prostu kupi tabletki na odchudzanie czy tam jakieś pielęgnacyjne rzeczy. Więc, a jeżeli już chcesz to dać, to najlepiej jest to dać na osobności, nie dawać tego pod choinkę, że po prostu wszyscy tam są i to jest otwierane przy wszystkich, tylko po prostu niech to będzie prezent taki, że dajesz tej osobie gdzieś tam na stronie, mam coś jeszcze dla ciebie i po prostu to jest takie ode mnie dodatkowo i później sobie otworzysz, jak już wszyscy pójdą. To według mnie jest takie bardziej wyważone. Okej, tutaj patrzę na tysiące notatek różnych. Okej, tutaj wszystko jest, dobrze. Słuchajcie, a pytanie, czy ten prezent można też sobie dać i jeszcze to pytanie zostanie odpowiedziane, tylko rzucę okiem jeszcze na program. I w programie właśnie tutaj powiedziałam, prezenty, które nadają dobry kierunek, może o tych złych na razie, żeby to dokończyć, prezenty, które przywołują przykre wspomnienia. Są też takie prezenty, na przykład, nie wiem, jako para mieliście jechać gdzieś na wakacje, jak byliście po prostu tam 30 lat temu dopiero zaręczeni, i to się nigdy nie udało, to był jakiś problem, konfliktowy punkt między wami i dajecie sobie jakąś, nie wiem, na przykład obraz, który pokazuje to miejsce. Według mnie no, to przywołuje po prostu jako prezent w takiej sytuacji, to przywołuje ból tego, co się nie udało. Lepiej wybrać coś innego. A, też właśnie czasami mówię, nie zawsze to się spotyka z takim dużym entuzjazmem od strony właśnie osób, którym to przekazuję, ale zegarki i zegary to jest według mnie niedobry prezent, szczególnie dla starych osób. Zegarek sugeruje, że mija czas,
czyli że czas mamy i że czas się skończy. Więc szczególnie dla starej osoby danie jej zegarka jest po prostu takim powiedzeniem, twój czas tutaj jest policzony. O ile wspieram to, żebyśmy byli tego świadomi, że życie człowieka niestety ma taką długość niespecjalnie po prostu rozległą, nawet jeżeli żyjemy setkę, o tyle lepiej pracować z uświadamianiem sobie tego po prostu przez praktykę duchową i świadomościową na co dzień, niż przez takie sugestie właśnie, które ktoś komuś daje w ten sposób. Także tak samo zegarki, takie na przykład ekskluzywne, drogie zegarki, dosyć takie popularne jest, zauważyłam, że kobiety chcą dostać od mężczyzn zegarki, że mężczyźni kupują kobietom te zegarki. I zegarek sugeruje właśnie, że czas jest policzony, w ogóle czas życia, ale też związek, że coś się skończy. I pamiętam, że dosyć niedawno gdzieś w któryś mediach, chyba na Instagramie, widziałam jakiś mem, czy tam jakiś po prostu taki opis o chyba zegarkach księżnej Diany, które dostała w danych okazjach. No i wiemy, jak to z księżną Dianą się potoczyło. I ona nosiła, chyba była bardzo mocno związana z tymi dwoma zegarkami. I ogólnie tych przykładów jest dużo. Zegarek jest dobry, jeżeli kupujemy samemu sobie zegarek. Możemy dać komuś pieniądze. Pieniądze są według mnie dobrym prezentem. Chyba że macie osobę, która w jakiś sposób nie lubi dostawać akurat pieniędzy, bo uważa, że ktoś o niej nie pomyślał, no to dobra, trzeba to wziąć pod uwagę. Ja lubię dostawać pieniądze i czasami nawet takie śmieszne było trochę lat temu, jak ktoś z moich bliskich znajomych, załóżmy, do mnie, jestem zodiakalnym bykiem, mam Wenus w byku, dla mnie pieniądze są dobre, bo jeżeli ktoś nie wie, co mi kupić, to ja każde pieniądze zagospodaruję, tutaj nie ma problemu. Więc jeden z moich znajomych bliskich mi powiedział, że no, że ja mam urodziny, to chciałby mi dać tam, nie pamiętam, 100 albo 150 zł, no, bo uznał, że to mi się najbardziej przyda i że chciałby mi dać w prezencie. A inny chyba tam właśnie też jakąś tego typu kwotę, tam nie wiem, że przelałem ci tyle pieniędzy, bo pomyślałem, że to ci się przyda. No i tak, to jest i oczywiście, i że czy ty się z tym czujesz dobrze? Tak, ja się z tym czuję wspaniale, to jest bardzo miły prezent. Pieniądze są po prostu jakby naszym czasem życia, który został poświęcony i zamieniony na ten albo banknot, albo na te cyfry, które my możemy zamienić na co innego, na to, co chcemy. Więc danie komuś pieniędzy po prostu jest daniem komuś twojej energii życiowej, więc z mojej perspektywy pieniądze są w porządku. Lepiej dać komuś pieniądze, niż kupić mu komplet noży. Niech sobie sam kupi, jeżeli jest kucharzem. Lepiej czegoś takiego mu nie dawać. Patrzę tutaj, słuchajcie, bo mi chyba kocur przyszedł, tak. Wpuszczę kocura, bo on tutaj stoi po prostu przy okienku, także chwileńkę. Tutaj kocur zostanie przy okazji wyeksponowany. O. On czasami przyjdzie i ma zbudowane tutaj w tym pomieszczeniu okienko, żeby mógł wchodzić sobie samemu, ale po prostu jest jakiś taki wygodnicki, że najczęściej podchodzi, stuka łapką w to okienko i chce, żeby mu otworzyć drzwi. To jest tak po prostu wygodniej, więc tutaj go przyjęłam. Także słuchajcie, zobaczę jeszcze o tych, czyli tak, prezenty, które przywołują przykre wspomnienia, tu poruszyliśmy to, które przynoszą krzywdę, czyli wszystko to, co jest ostre, w negatywny sposób. No i te prezenty pozornie dobre, które mogą kogoś urazić, czyli tak na przykład jak te tabletki na odchudzanie. No jak to chcesz dać, nie wiem, siostrze, mamie albo córce, albo po prostu wujkowi, to moim zdaniem nie do prezentu świątecznego albo nie na urodziny, tylko na urodziny czy na prezent ślubny mu wybierz co innego,
a powiedz, że tutaj masz jeszcze dla niego coś dodatkowo, ale to tak niech on sobie to później otworzy. Wtedy można dać jakieś czy lekarstwo, czy coś innego. Jak dajesz komuś lekarstwa, z jednej strony lekarstwa po prostu są bardzo drogie. Czasami jedno lekarstwo na miesiąc kosztuje kilkaset złotych, nawet jeden rodzaj leku. Więc z jednej strony lekarstwa są dużą inwestycją finansową, z drugiej strony, kiedy dajemy lekarstwa, podnosimy temat choroby do dyskusji w rodzinie i martwiącą energię, czyli energia nie idzie w górę tak, jakbyśmy chcieli, tylko idzie w dół, że jest przygnębienie. Także lekarstwa to niech lepiej to idzie osobno, a nie jako manifestacja naszej celebracji życia. Także czego komuś życzyć, gdy nie wiesz, co powiedzieć? To troszeczkę powiedziałam, być może jeszcze coś zagadnę. Okej, przypomniałam sobie, czego nie powiedziałam. Prezenty, które dzielą i prezenty, które łączą. To jest taki mini fragmencik zainspirowany tym, co Bert Hellinger przekazał, że małe prezenty łączą i duże dzielą. I możemy to zaobserwować, kiedy na przykład w rodzinie niech będzie, że rodzice mają piątkę dzieci i jedno z dzieci dostaje mieszkanie. I to jest tak, że jeżeli ta rodzina jest super harmonijna i tam jest wszystko w porządku, to wiadomo, że tutaj to zadziała tak czy tak dobrze. Ale praktycznie każda rodzina gdzieś coś ma nie halo. Więc jeżeli daje się taki wielki prezent, albo nie wiem, dostanie ktoś syn drogi samochód, jakiś tam po prostu markowy, bo zawsze taki chciał. I to pokazuje, że rodzice, nie wiem, no, odkładali przez 10 czy 15 lat pieniądze, żeby synowi kupić ten samochód, o którym marzył, albo to mieszkanie. A co z czwórką rodzeństwa pozostałą? To co, oni nie mają znaczenia? Więc jest tak, z jednej strony przy zdrowym położeniu wszyscy z rodzeństwa się będą cieszyć, o w końcu ktoś z nas ma coś, co chciał. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi, mamy dużo emocji, dużo do przepracowania i tak dalej. Poza tym, dlaczego akurat ten syn został wybrany, że on dostanie tutaj teraz samochód, a oni po prostu dostaną, no nie wiem, czekoladę na przykład, każdy. Więc jest tak, że takie duże prezenty, mimo tego jak fajne są pozornie, mogą nie być czymś dobrym. I w relacjach też takich partnerskich duży prezent może być czymś, co jest trudne do zrekompensowania. Czyli po prostu nie umiemy, bo jeśli chodzi o prezenty, że dajemy dzieciom, no to tutaj nie masz takiego problemu. Dajesz dziecku mieszkanie czy samochód albo coś jeszcze innego, co jest po prostu dużym prezentem. Załóżmy, że dziecko jest jedynak i że wszystko jest tam takie, że nie będzie tam jakiejś nieharmonii, to jest tak, jesteś rodzicem i to jest naturalne, że rodzice dają i dzieci biorą, więc nurt życia biegnie od przodków do potomków. I dziecko ma za zadanie po prostu, jeśli chce tego prezentu, po prostu umieć go przyjąć, czyli że tak, my wiele życia na to poświęciliśmy i chcemy, żebyś to miał, czy żebyś to miała, bo cię kochamy. I weź to, bo to jest dla ciebie. Wtedy po prostu dziecko może to przyjąć i jest dobrze. Jeżeli chodzi o relacje takie na przykład przyjacielskie albo partnerskie relacje, takie miłosne, różne relacje, gdzie nie chodzi o rodziców czy dziadków i niższych w hierarchii członków rodziny, tylko o partnerstwo, czyli dwie osoby, które po prostu prowadzą relacje na zasadzie wymiany. Lubię cię albo kocham cię, więc chcę cię obdarować i ta druga osoba, ale mi miło, też chce ci coś dać od siebie. Więc jeżeli w takiej sytuacji dajesz komuś albo ktoś ci daje ogromny prezent, wtedy mimo, że sam prezent jest bardzo dobry, może się zachwiać niestety równowaga związku. I czasami te osoby, które nie mają możliwości takiego prezentu, załóżmy finansowo, jakby odwdzięczyć się, są w stanie w inny sposób się odwdzięczać. Ale ogólnie dając duży prezent, dajesz komuś też
pewne trudne zadanie, ponieważ jeżeli ktoś cię kocha albo ktoś cię lubi, będzie, żeby relacja między wami była harmonijna, musi dojść do wyrównania tej energii. I czasami dla niektórych osób jest to bardzo trudne, żeby odwdzięczyć się za coś tak dużego. Ale są rozwiązania tutaj od tych sytuacji. I rozwiązaniem jest to, że jeżeli dostajesz, nie wiem, od chłopaka, załóżmy jakiś tam elegancki samochód albo mieszkanie i sama nie możesz mu jakoś specjalnie dużo dać fizycznie, jakoś kupić mu czegoś, czy po prostu jakoś się zrewanżować tak, żeby to było takie po prostu, że da się to, że czujesz równowagę. Ty mi dałeś kwiaty, a po prostu ja dla ciebie pięknie wyglądałam i gotowałam przez cały tydzień i po prostu jestem szczęśliwa i jeszcze ci, nie wiem, kupiłam coś, co przypomina ci o tym, jak było fajnie, kiedy się poznaliśmy, na przykład. Więc jest tak, ty mi coś dałeś, więc ja jestem zainspirowana i chcę też ci pokazać, że ja to doceniam i chcę, żebyś widział, że chcę ci też coś dać. Jeżeli on dał jakiś po prostu ekstremalnie drogi samochód, a ty nie masz możliwości tutaj, no możesz dla niego ładnie wyglądać i tak dalej, ale ciągle czujesz, że ten wysiłek włożony w to jest, nie jest równy temu, żeby wyważyć tak wielki prezent. Wtedy to, co możemy zrobić, to jest naprawdę umieć przyjąć ten prezent i podziękować za niego. Czyli musimy być w stanie uznać to, że ktoś ma ten gest, jest hojny, ma te uczucia do nas i daje nam tak dużo. I nie mamy już takiego czegoś, że my musimy w takim razie się zrekompensować i relacja nie musi się wtedy zaburzyć, więc jesteśmy w stanie to wyrównać przez wdzięczność. Także to też jest ważne, bo czasami jest na przykład na świętach ogłaszane, że ktoś tam dostał, nie wiem, mieszkanie, samochód czy coś i to wcześniej poruszyłam, no to jest takie właśnie, czasami potrafi wywlec jakieś konflikty na wierzch. Niekoniecznie takie duże prezenty są harmonijne dla całej grupy. Słuchajcie, rzucę okiem jeszcze, jakie tutaj... kiedy lepiej jest nie składać życzeń, nie dawać prezentów? Czy powinniśmy składać życzenia i dawać prezenty, gdy jesteśmy z kimś w konflikcie? No i tak, jeżeli jesteś z kimś w konflikcie i nie masz ochoty w ogóle tej osobie nic dać, ani nie masz ochoty w ogóle z nią rozmawiać i składać jej życzeń, to powiem szczerze, że jeżeli nie musisz, to ja bym sugerowała z tego wybrnąć i po prostu przeczekać na moment, kiedy jesteś w stanie to zrobić. No po prostu czasami tak bywa, że z niektórymi znajomymi albo członkami rodziny widzimy się nie zawsze na każdych urodzinach, tylko na przykład, no załóżmy, ja mam w swojej rodzinie właśnie wujków, że oni na przykład raz na kilka lat dostanę od nich coś drobnego, a są lata, że my się nie widzimy w ogóle, albo oni mieszkają blisko, albo że po prostu nic nie dostanę. I to jest normalne. I tu nie ma nigdy nikogo pretensji, dlatego że jest tak, że prezenty są dawane z czystą intencją. Ja mam dobre uczucia do nich i nie mam oczekiwań. Oni też nie oczekują, że ja im coś kupię. Jeżeli ja coś kupię, to jest miłe, ale ja też potrafię czasem kupić, a czasem nie kupić, bo akurat taki jest system z takimi dalszymi członkami rodziny u mnie z różnych powodów, więc czasami jest tak, że jak mam takie bardziej po prostu obfite lata, to uwielbiam kupować prezenty, wybierać je i tak dalej i kupuję wtedy dla każdego i to jest dla mnie super, bo mogę powybierać, mogę o każdej z tych osób pomyśleć i ja to bardzo lubię robić. Więc i uwielbiam kupować, więc czy kupuję dla siebie, to bardzo fajne, kupuję dla kogoś, to podobnie fajne, także to super, ale kiedy po prostu nie mam możliwości, to wiem, że zostanie to zrozumiane. I w drugą stronę to samo. Niektórzy z nich mają nawet możliwość finansową, ale po prostu oni zapomnieli, że teraz, nie wiem, że ja mam urodziny,
albo coś innego, to jest całkowicie okej. Więc jeżeli nie chcesz komuś składać życzeń albo po prostu dawać prezentu, a jest jakaś okazja, kiedy się to robi, to możesz spróbować wybrnąć z tej sytuacji. No po prostu jesteś pokłócony czy pokłócona z rodziną. W niektórych przypadkach jest tak, że lepiej będzie iść na te święta i się, czy tam inną uroczystość, nie wiem, jakiś po prostu ślub albo urodziny, będzie lepiej iść i się pokazać i dzięki temu relacje właśnie wasza rodzinna się polepszą. A czasami to, że nie pójdziesz, będzie po prostu lepsze dla wszystkich. Więc tutaj każda sytuacja jest indywidualna. Tak jak niektórzy z was znają mnie, pracuję dużo z ustawieniami Hellingera przez lata. To jest jedna z takich usług, których po prostu robię najwięcej, że duża ilość moich klientów właśnie trafiła do mnie, bo chcieli ustawień. Więc w ustawieniach pracujemy tak rozlegle z tematami rodzinnymi. I oczywiście wspieram to, żeby była harmonia w rodzinie, żeby po prostu znaleźć drogę do porozumienia. Przy czym czasami dystans potrafi łączyć bardziej niż jak się siedzi obok siebie. Więc każda sytuacja jest inna i zależy, co jest dobre w twoim przypadku. Czasami lepiej jest iść, nawet jeżeli jest trochę słabo, bo to przyniesie dobrą sytuację, czasami lepiej jest nie iść, bo właśnie to przyniesie dobrą sytuację. Więc to też takie według mnie tutaj istotne. Czyli jeżeli nie masz ochoty komuś składać życzeń, nie masz ochoty komuś dawać prezentu, to moim zdaniem lepiej jest tego nie robić i poczekać na moment, nie wiem, powiedzieć po prostu, jeśli już nie możesz lepiej tego rozwiązać, to powiedzieć, że po prostu się, załóżmy, źle czujesz teraz, czy miałaś migrenę przez 3 dni i po tych dniach po prostu przy kolejnej okazji sobie to nadrobimy. O, na przykład. To jest też coś, co można powiedzieć. Poza tym czasami człowiek po prostu nie ma nastroju. Też może być tak, że ktoś jest urażony tym, że ktoś inny nie złożył mu życzeń albo nie dał mu prezentu. I jeżeli macie taką sytuację, to też, że oczekujecie, czy oczekiwaliście od kogoś prezentu albo życzeń, i ta osoba, nie wiem, czy ona mnie nie myśli, czy o mnie ktoś zapomniał i tak dalej. Moja sugestia jest taka, żeby mieć na to, w większości przypadków, żeby mieć na to wyrozumiałość. Dlatego, że to, co na zewnątrz widać, to jest jedno, a to, co ta osoba przeżywa i co tam u niej po prostu się w danym momencie dzieje, to jest drugie. Ta osoba może mieć bardzo dużo dobrych intencji do was, ale po prostu kompletnie to nie jest to, co w tym momencie jakby ją absorbuje. Myślenie o tym, jak tutaj zrobić wam przyjemność. Bo po prostu ma inne, jakby ważniejsze, takie w sensie po prostu bardziej na nią działające rzeczy na tapecie. Czasami ludzie się po prostu martwią o jakieś rzeczy ze swojego życia, albo swojego, albo swoich dzieci, albo po prostu o coś, o czym nie wiecie. Więc lepiej jest po prostu zrozumieć, ok? Ktoś, nie wiem, nie złożył mi życzeń, czy nie dał mi prezentu, to nie znaczy, że coś tutaj ma być źle. Chyba że ta sytuacja jest sytuacją po prostu chroniczną, no to wtedy byłoby się dobrze temu przyjrzeć, bo to nie jest takie... Jeżeli lubimy kogoś albo kochamy, to jest naturalne, że chcemy to wyrazić. Więc nie każdy też wyraża emocje przez słowa albo przez prezenty, ale jednak prezenty i słowa są po prostu możliwością, żeby wyrazić naszą postawę, nasz stosunek do drugiej osoby i żeby po prostu dać ekspresję temu, co my do niej czujemy. Więc w większości przypadków, u większości osób jednak, jeżeli ktoś w jakiś sposób tego unika, czegoś tam czujecie, że tam nie ma równowagi, no to wtedy można się temu przyjrzeć. Jak to jest jednorazowe, nawet jeśli ktoś miał zły nastrój wtedy, po prostu źle się czuł, normalne. Każdy z nas się czasami czuje lepiej albo gorzej. Może nie mieć nastroju po prostu z nikim rozmawiać, więc nie przyszedł na święto, bo dzisiaj po prostu tak się czuję.
Może wszystko jest okej w jego życiu, ale nastroju nie miał. Niektórzy ludzie tak mają. I da się to zrozumieć. Także i tutaj wracając jeszcze właśnie do tego magicznego działania prezentów i życzeń, to tak jak właśnie wspomniałam w trakcie webinaru, bo teraz myślę, że pójdziemy w stronę takiego podsumowania. W prezentach i w życzeniach żyje nasza intencja, czyli nasza energia, to co my chcemy dla drugiego człowieka. Więc w zależności od tego, co tak naprawdę chcesz dać tej osobie, życzenia lub prezent będzie trafiony albo nie, bez względu na to, jaka jest jego zewnętrzna forma. Zewnętrzna forma, czyli to, co ty dokładnie powiesz i co ty dokładnie kupisz, będzie dobra, jeżeli zrobisz to z serca, że serce będzie aktywne. Wtedy forma, nawet jeżeli kupisz coś, co nie do końca się komuś podoba, to energia, która w tym jest, sprawi, że ta osoba się uśmiechnie. Nawet jeżeli, no załóżmy, mnie się raz na czas zdarzy dostać tego typu prezent, że no myślę sobie, że to jest kompletnie coś, co mi się nie podoba. Ale jest tak, że to z jakiegoś powodu ten prezent po prostu sprawia, że ja wtedy mówię na przykład tam komuś z przyjaciół, że wiesz co, no niezbyt mi się to podoba na przykład, no jak już, że jak już trzeba o tym pogadać, niezbyt mi się to podoba, ale dziękuję, że spoko, że znajdę na to zastosowanie. Jeżeli prezent jest trafiony, to też oczywiście powiem, że fajnie, że jest mi to potrzebne i że to się przyda. Ogólnie z prezentami jest tak, że bardzo ważne jest to, co wy chcecie dać tej drugiej osobie na poziomie emocjonalnym. Czego komuś życzysz, co chcesz wnieść do życia tej osoby. Prezent pokazuje to. Więc dlatego prezent jest bardzo dobrą okazją, żeby wyrazić po prostu nasze życzenia i stosunek do drugiej osoby. Między innymi dlatego ja osobiście bardzo lubię prezenty i lubię je właśnie wybierać też dla innych, dlatego że jest to jakby taki, można powiedzieć, taka przestrzeń komunikacji, gdzie mogę wybierać rzeczy, myśleć o drugiej osobie, myśleć o tym, jak ona się poczuje, dostając te prezenty. I że coś fajnego przeżyje inna osoba, czy to ktoś z rodziny, czy po prostu ktoś ze znajomych, czy ktoś inny, kto jest jakby mniej znany mi, załóżmy z pracy ktoś byłby, czy coś. Więc ja widząc te rzeczy jakby czuję, co te osoby poczują. I wtedy jeszcze bardziej chcę się kupować te prezenty, je wybierać. To jest po prostu bardzo fajne. A wybieranie dla siebie prezentów, żeby dać sobie prezent, jest to, co Dante wcześniej zapytał. Być może Dante sobie później jeszcze obejrzy, więc znajdzie gdzieś odpowiedź na pytanie. To czy prezent można też dać sobie samemu? Oczywiście, że tak. Ja często to praktykuję, ponieważ czasami jest tak, że możemy narzekać na to, że ludzie nam nie dają prezentów albo że nigdy nie dostaję tego, co bym chciał czy chciała. Okej, jasne, no bywa tak. Ja na przykład większość życia rzadko dostawałam coś, co bym chciała w prezentach, jako prezenty, tak się złożyło. Teraz, kiedy już trochę lat żyję, to ta energia jogisza została przeze mnie, tak można powiedzieć, mocniej zintegrowana, ale u mnie jowisz jest położony w znaku koziorożca, więc jowisz jest bardzo surowy. I to nie jest tak, że zawsze po prostu mnie każdy zasypywał prezentami i jeszcze się zastanawiał, co ja bym chciała, raczej w drugą stronę. Więc jest tak, że ogólnie no to, żeby to jakoś podsumować, prezenty są po prostu takim miejscem, gdzie możemy nasze uczucia sprawdzić
i możemy też zobaczyć, gdzie tych uczuć mamy mniej albo więcej i możemy wyrazić pewien szacunek i uznanie dla drugiej osoby. Więc jest to bardzo dobra okazja. Jest to okazja, żeby zakomunikować coś, co jest ci po prostu trudno zakomunikować w inny sposób. Albo nie ma ku temu takich łatwych okazji. Moim zdaniem okazje, żeby coś zakomunikować innemu człowiekowi najczęściej są, ale nie zawsze każdemu jest łatwo to zrobić. Gdzieś tam miałam jeszcze jakiś wątek, który zgubiłam, ale to nie szkodzi. A Dante powiedział, okej, już wiem, o co mi chodziło. Tak, więc chodzi mi o to, że w odpowiedzi właśnie na pytanie Dante, czy można sobie samemu dać, więc tak, u mnie właśnie taka sytuacja jest, że doszłam w pewnym momencie w życiu do takiego wniosku, że kurczę, czemu ja się na przykład miałabym irytować, że za mało dostaję kwiatów, albo nie wiem, że na przykład, że w danym czasie nie mam partnera, więc mi kwiatów nie kupuję, bo partnera nie mam. Stwierdziłam, że po prostu to jest bezsensowne w ogóle myślenie, że ja po prostu muszę sobie normalnie sama zacząć kupować kwiaty, bo je lubię i mam możliwość, po prostu kwiaty nie są też drogie, więc jeżeli też czasami mężczyzna chciałby niby kupować kobiecie kwiaty, ale on tak pieniędzy za dużo nie ma, kwiaty kosztują 10-20 zł nawet gdzieś w jakiejś Biedronce, więc to naprawdę nie jest dużo pieniędzy. Jeżeli mężczyzna uważa, że go nie stać na kwiaty, a stać go po prostu na to, żeby przejechać gdzieś autobusem, to znaczy, że po prostu nie chce ci czegoś kupić, ponieważ nie ma tych uczuć do ciebie, żal mu na ciebie po prostu i tyle. I w drugą stronę też, jeżeli kobieta po prostu, jeżeli ona no, gdzieś tam szczędzi na tobie, ale na czym innym nie szczędzi, no to trzeba zweryfikować po prostu, jakie są te uczucia. Dlatego, że według mnie rzeczy należy poddawać weryfikacji. I prezenty, jeżeli chcesz je dostawać od innych i masz taki problem, że to się nie dzieje, to po prostu zacznij je sobie jak najbardziej sama kupować. Ja sobie bardzo lubię kupować prezenty. Bardzo dobrze jest sobie kupić prezent, kiedy w życiu po prostu jest coś, nad czym pracowałeś, nie wiem, może być to jakiś egzamin naukowy, może być to po prostu jakieś wydarzenie w życiu ważne, że na przykład załóżmy coś, co jest ważne, udało ci się dotrzeć do tego punktu i jest okazja, żeby celebrować. I w takiej właśnie okazji dobrze jest sobie kupić coś ważnego i mieć energię, to też jest okej z pieniędzy, które zarobiłeś na początku, pierwszą jakby część zainwestować właśnie w prezent dla siebie i niech to będzie prezent, który później jak zawsze, kiedy na to spojrzysz, przypomina ci o tym jakby z jednej strony osiągnięciu, a z drugiej strony o pewnym celu większym, który jest w perspektywie, czyli zawsze kiedy połączysz się z tym przedmiotem, to jakby świadomość i emocje są przyprowadzane do jakby do twojego celu. Więc to też jest coś, są przyprowadzane do jakby do twojego celu, więc to też jest coś, co ja praktykuję i polecam, nawet myślę, czy tutaj są takie, no załóżmy, jest to taki przedmiot, zobaczę, czy tutaj na szczęście nie jest zbyt zakurzony, bo tam obok jest kadzielniczka, że mogę wam pokazać na zajawkę, bo to może być fajne. To jest taka mała lampa, taka lampa, gdzie dawniej po prostu palił się ogień w takiej lampie. Mogę tu pokazać do jednej, drugiej kamerki. Widzicie, wygląda ona tak. Okej, do drugiej. Tu ma delfiny dwa. I tą lampę, która była tania, nie pamiętam ile kosztowała, ale wydaje mi się, że może około 10 euro albo coś takiego, tak intuicyjnie, bo kupiłam ją sobie rok temu z hakiem, półtora roku temu na Rodos.
I to było tak, że przez lata zadawałam klientom, kiedy na przykład przychodzili na ustawienia, takie pytanie, że jeżeli dżin z lampy by ci się pojawił, to co byś mu powiedział albo powiedziała? Więc to jest też taki jeden z moich sposobów komunikacji z klientem, że ktoś mi czasami opowiada przez godzinę albo dwie swoją historię i mówi, że przyszedł tutaj z tematem na przykład, nie wiem, jakiejś tam relacji czy coś. I ja się wtedy pytam, gdyby się właśnie pojawił dżin z lampy, mógłbyś czy mogłabyś powiedzieć życzenie, to jakie życzenie byś powiedział? I ta osoba mówi wtedy jakieś zdanie, na przykład krótkie zdanie, które jest na zupełnie inny temat niż temat, z którym przyszła. Więc to życzenie jest tym, z czym ja chcę pracować, bo widzimy, co jest prawdziwym kierunkiem, w którym ta osoba próbuje iść. A rzeczy takie drugorzędne wydają się być, one są po prostu przeszkodą, którą trzeba rozwiązać, którą i tak dotkniemy, gdy idziemy do celu. Więc żeby to jeszcze tak dzisiaj po strzelcowym powiedzieć. Więc ta lampa ma ten element, że jest to coś bardzo bliskiego mnie. Było też tak, że kiedy właśnie byłam tam na Rodos, to gdzieś w którymś muzeum zobaczyłam tego typu lampę i pomyślałam sobie, o, to jest dokładnie to, co chciałabym mieć, muszę coś takiego znaleźć. I chodziło mi w różnych miejscach, jak byłam, bo tam w różnych miasteczkach, patrzyłam, czy przypadkiem gdzieś w sklepie z ceramiką, uwielbiam ceramikę też, jestem z wykształcenia archeologiem akademickiego, więc ceramika jest bardzo lubiana przeze mnie. Chodziłam i oglądałam, ale i patrzyłam, czy przypadkiem nie ma gdzieś takich lamp, ale nigdzie nie były i przez cały ten czas nie widziałam nigdzie ani jednej takiej, żeby się dało kupić. I było tak, że w jednym miejscu wypatrzyłam, że jeden z sprzedawców miał ten konkretny jeden pojedynczy egzemplarz. I pytałam, czy ma więcej, żeby można było trochę powybierać, ale okazało się, że nie, że on ma tylko tą jedną. I oczywiście kupiłam ją dla siebie z intencją, żeby życzenia, które mam w sobie, się spełniały, żeby się spełniły. Tak samo jak to jest moje zadanie, żeby pomóc po prostu otworzyć energię dla osób, dla których pracuję, właśnie gdy mają te życzenia. Więc tego typu prezenty, które mają te życzenia. Więc tego typu prezenty, które kupujesz sam sobie i gdy ten element tutaj też, on ma dwa delfiny, to był temat partnerstwa i około 2 miesiące później tam w moim partnerstwie się tam dużo poszło do przodu, że dużo się zadziało, więc jednak też gdzieś ta intencja sobie działała. I ten przedmiot nadal jest dla mnie fajny, więc leży tutaj pod ręką, czasami mnie inspirując w czasie pracy. I to jest taki prezent, który sobie właśnie możesz kupić samemu. Mam jakieś właśnie takie, tego typu rzeczy. Więc tutaj tak, to trzeba by się na tym zawiesić. Słuchajcie, to jest taki cały odlełeczka z kryształami, bo to też jest w ogóle temat, który być może omówię, już zaplanowałam, w sezonie znaku wodnika, czyli przełom końcówka stycznia i luty. Planuję zrobić webinar poświęcony takim metafizycznym i magicznym jakościom kryształów. Więc jeżeli to jest fajny temat dla Was, to zapraszam. I też kryształy są fajnym prezentem. Najlepiej, żeby nie miały tej ostrości. Bardzo dobrym prezentem jest turkus. Kiedy dajemy kryształy, też dobrze jest je najpierw oczyścić, bo zanim kryształ przyjdzie do nas, przechodzi bardzo długą drogę. Ja bardzo lubię dostawać kryształy. Także z takich dobrych prezentów, słuchajcie, żeby powiedzieć coś jeszcze na zakończenie tak powolutku live'a, gdy nie macie pomysłu, co kupić, to dobrze jest kupować właśnie rzeczy, tak jak wspomniałam, herbata, kawa, klasyczne firmy, klasyczne smaki. Jeżeli macie potrzebę kupienia bardziej prestiżowego prezentu, droższego, to po prostu można wybrać najlepszych firm, lepszych niż to, co jest zazwyczaj na rynku. Są takie sklepy. Można też kupić na przykład ceramikę, porcelanę. Ja bardzo lubię kupować porcelanę i też
właśnie dla innych. Jest to coś, co no, rzeczywiście jest dla mnie bardzo fajne. To jest kubeczek, który dostałam od moich znajomych, w zasadzie od mojego znajomego z jego dziewczyną, który właśnie też ma takie symboliczne, taką dobrą symbolikę. Dostałam go niedawno w prezencie, więc ma taki swój debiut tutaj na tym live'ie. I jest tak, że kubeczki w ogóle, kiedy na przykład kupujemy, one mają bardzo dużą szansę być trafione. A nawet jeżeli nie będą do końca trafione, to najczęściej w większości sklepów jest teraz tak, że jeżeli ten produkt się nie spodoba tobie, to możesz sobie go wymienić tam, po prostu dajesz wtedy no, też możliwość wymiany tego, że ktoś może przyjść do sklepu i po prostu wymienić sobie to na coś innego albo dopłacić i kupić coś innego. Więc zazwyczaj w takich po prostu sklepach dobrych jakościowo, nawet jeżeli dasz to komuś i ta osoba akurat nie, no nie chce nic w tym stylu, no to kupić coś na prezent dla kogoś w tym sklepie, może to wymienić. Ja w ten sposób dostałam też jeden z takich bardzo lubianych przeze mnie naszyjników. Osoba z rodziny dostała w prezencie taki drogi zestaw biżuterii i było tak, że zapytała, czy ja chcę, ponieważ ja mam niewiele biżuterii, mam bardzo mało w ogóle przedmiotów, bo ja nie lubię mieć przedmiotów, jakich mam za dużo, to się ich pozbywam. Także lubię je kupować, lubię je mieć, ale nie jest mi potrzebne mieć ich dużo, po prostu. Gospodaruję nimi w różny sposób, daję je w różne miejsca. Nie w domu, w jakieś miejsca po prostu. Typu kryształy na przykład, miałam ich dość dużo fajnych, no to poszły do takiej świątyni buddyjskiej, bo była okazja, że mogę coś dać. No to kurczę, kryształy trochę nie tak łatwo, że trzeba się przekonać, tyle kasy w nich ulokowane. No ale to jest dobra rzecz, tak, dać kryształy. Więc można też popracować z własnymi emocjami, przywiązania, żeby umieć odpuścić, umieć tą hojność swoją wyćwiczyć. No i przez to, że później było mniej kryształów, no to teraz mogę kupować znowu te kryształy, dlatego że tamte zostały zagospodarowane. No i z takimi rzeczami właśnie też dostałam kiedyś, że mogę dostać ten naszyjnik, ale on nie do końca był w moim stylu. To był w sumie chyba naszyjnik kolczyki, jakiś taki zestaw. Ale przejrzałam sobie stronę tej firmy i był tam naszyjnik, który mi się bardzo podobał. No i normalnie nie byłoby mnie na pewno na niego stać. Szczególnie kilka lat temu. I właśnie była taka możliwość, że mogę wymienić ten przedmiot na coś innego w tym sklepie w ciągu tam około 2 tygodni. Więc na początku, tam nie pamiętam dokładnie jak było, że rozważałam kupić tam ten przedmiot, ale nie za bardzo miałam możliwość. W każdym razie dzięki temu, że można było to wymienić, to mogłam po prostu ten przedmiot mieć. I teraz przez lata dość rzadko go noszę. On jest elegancki, więc nie jest to coś, co noszę często, ale jest taki, że bardzo trudno mi jest znaleźć coś, co jest tak bardzo w moim stylu. A tutaj jest tak, że jest to dość mocno w moim stylu i był konkretnie jeden, który właśnie wyszukałam. Także różne miejsca właśnie, gdzie kupicie coś ekskluzywnego, najczęściej mają taką opcję, że jeżeli prezent właśnie ktoś by wolał coś innego, no to przyjdzie z tym, wymieni sobie to i dopłaci albo po prostu kupi sobie więcej tych rzeczy w ramach tej ceny, którą zapłaciliście za prezent. Więc wtedy no to właśnie filiżanki są dobre. Według mnie ogólnie miód jest dobrym prezentem. Ja lubię słodycze, lubię słodkie rzeczy, różne smaczne. Wtedy, kiedy kupujecie słodycze, to według mnie też jest dobrze wybierać klasyczne rzeczy, jeżeli nie wiecie, co ktoś lubi. Na przykład
Wiem, która osoba z mojej rodziny lubi marcepan, więc jeżeli kupię jej marcepan, to wiem, że będzie zadowolona, bo ona bardzo lubi marcepan. Więc nawet jeżeli jest na diecie w danym czasie i się niby się odchudza, to okej, to może ona się odchudza przez miesiąc albo dwa, ale jak minie ten czas, to ona te marcepany wszystkie zje. Więc jeżeli wiem, co ktoś lubi, to mogę to kupić. Ewentualnie no, marcepan jest na tyle uniwersalny, że kupisz komuś, kto nie lubi, ktoś do niego przyjdzie w gości i przyda się. Podobnie z herbatą i kawą. I wtedy najlepiej wybierać właśnie te zwykłe smaki, czyli czekolada, nie wiem, mleczna jakiejś dobrej firmy. Według mnie taka jest ogólnie lepsza. Jeżeli idziecie w stronę tego, żeby była zdrowa, no to nie wiem, może jakaś ze stewią czy coś takiego eko. Ja czasami dostaję gorzkie czekolady i przyznam, że jest to dla mnie dosyć trudna sytuacja. One najczęściej leżą i jak no mogę je do ciasta wykorzystać, dlatego że po pierwsze ich smak nie do końca mi pasuje, nawet że one są takie zdrowe. Okej, ale gorącą czekoladę mogę wypić, ale żeby zjeść tak gorzką czekoladę tak średnio. I mam też jakąś taką reakcję, że akurat od gorzkiej czekolady mi się czasami słabo robi. Zjem dwie kostki, mi słabo. Nie wiem czemu. Jak zjem całą kostkę, całą tabliczkę czekolady jakieś typu Milka, jest ze mną wszystko okej. Okay. Zjem dwie kostki czekolady gorzkiej, jest mi niedobrze. Wypiję czekoladę taką na ciepło, wszystko okej. Okay. Albo się rozpuści tą gorzką czekoladę, zrobi się z tego jakieś ciasto, w porządku. W takiej formie nie wiem. Może jakiś nieświadomy bunt, że nie może być tylko zdrowo, musi być też smacznie. Może gdzieś tam się wewnętrznie energia byka buntuje. W każdym razie zależy. No, znam też osobę, która bardzo lubi gorzkie czekolady, więc wiem, że jak kupię jej gorzkie czekolady, im więcej procentu jest, że to jest takie 99% na przykład, to ona będzie na pewno zadowolona. I jej chodzi o to, że to jest zdrowa. Więc w porządku. Także słodycze, czekolady według mnie są takimi dobrymi energetycznie prezentami, ponieważ sugerują, że chcesz dać komuś przyjemność, chcesz, żeby komuś było miło. Nawet jak ktoś tego nie lubi sam, to będzie co z tym zrobić, bo po prostu da to gościom i nie będzie musiał tego kupić po prostu przy takiej okazji. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące właśnie prezentów, to śmiało możecie pisać. Możecie też po webinarze w razie czego dać znać w komentarzach. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to ja postaram się poodpowiadać. Ja dość z dużym opóźnieniem odpowiadam na te napisane czasami komentarze pod live'ami. Na przykład na YouTube tutaj jest taki webinar sprzed jakichś 2 miesięcy o narcyzach, który no, jest dosyć taki rozkręcony, bo jemu ciągle przybywa dosyć dużo wyświetleń i tam jest trochę wpisów, jest trochę takich bardzo miłych podziękowań. Jakichś krytycznych, nie na temat nawet rzeczy, więc ja czasami mam tak, że rzeczywiście dosyć długo nie odpisuję na komentarze. Także chcę, żebyście wiedzieli, że ja najczęściej docierają do mnie te komentarze, nawet jeżeli nie od razu, to w ciągu paru dni, tygodni, ja dotrę do tych komentarzy i je przeczytam. I najczęściej nie odpisuję na nie od razu, bardzo rzadko to robię. Taką mam energetykę, no żywioł ziemi po prostu pod presją nie umie działać. Jest tak, że ja czuję, że ja muszę, że ja już powinnam to odpisać i wtedy nic nie jestem w stanie napisać, bo jedno zdanie piszę 3 godziny i wiem, że później i tak to skasuję 10 razy, więc jest tak, że ja najczęściej jak już się zbiorę do tego po jakimś czasie, mam ten impuls, to ja wtedy na te komentarze odpisuję. No i jak chodzi o ten webinar o narcyzach, to zdecydowałam, że nagram po prostu materiał, który będzie odpowiedziami na te życzliwe pytania, no na podziękowania i życzliwe pytania do mnie w tym temacie, bo chętnie poodpowiadam, ale jak myślę o tym, że ja mam odpisać, to może się i przez rok następny nie stać. A na nieżyczliwe komentarze, na przykład jakieś tam hejterskie na YouTube, ja po prostu nie odpowiadam, nie odpisuję.
taki jest mój system. Bert Hellinger ma takie przesłanie, które bardzo jest mi bliskie, ponieważ logicznie jestem też taka mocno saturniczna. Jestem byko skorpionem, ale Saturn u mnie jest bardzo taki aktywny. Na odpowiedź trzeba sobie zasłużyć szacunkiem. Więc jeżeli ktoś wyskakuje w jakiś sposób, pokazując brak szacunku, nawet jeżeli zadaje pytanie, na które merytorycznie mam co odpowiedzieć, ja po prostu nie odpowiadam. Dlatego, że nie czuję, że chcę mówić do kogoś, kto w takim tonie coś do mnie mówi. Ja przecież tylko nagrywam webinar, który ktoś może obejrzeć, ale nie musi. Druga osoba dostaje coś za darmo. Jeżeli oglądam webinar, to dostaję coś za darmo. I to jest tak, że jeżeli ja oglądam i coś mi się nie podoba albo nie ze wszystkim się zgadzam, jak się ktoś z czymś nie zgadza, to jest normalne. Wtedy można życzliwie, normalnie podjąć rozmowę. Ale jeżeli coś nawet mam jakąś negatywną opinię, ja po prostu tego nie oglądam. Ja to po prostu od razu wyłączam. Dlatego, że może dla kogoś to jest dobre, ale dla mnie nie jest masa takich materiałów. Natomiast jeżeli już coś oglądam i tak dalej, to raczej mam taki system, że ja się doszukuję tego, co mi się podoba w tym, co ta osoba zrobiła, bo ktoś zrobił dla mnie coś, co po prostu mogłam dostać i nie muszę nic dawać z siebie, tylko mogłam sobie to na przykład obejrzeć, niech będzie to na przykład ten webinar. Więc jeżeli ktoś na przykład właśnie pisze jakiś tam, pamiętam o narcyzach jakiś komentarz, że czy ja jestem w halerce, że to jest jakieś pijama party. Tak, dlatego że ja w ogóle lubię taki styl szef w piżamie i ja w ogóle bardzo lubię stroje i chodzę w nich często normalnie na co dzień, zarówno po mieście, jak i na webinarach. Więc taki komentarz jest kompletnie nie na temat. To nie ma znaczenia. Webinar jest o narcyzach, a ktoś nie ma czego napisać, chce coś napisać niemiłego, więc pisze coś takiego. Mnie to nawet po prostu ani nie irytuje, ani nie wiadomo w zasadzie, co to ma być. Taki komentarz oczywiście nie jest specjalnie niemiły, więc ja takich komentarzy nie kasuję, bo to kasuję inne komentarze. Ale na takie komentarze przy okazji odpowiedziałam tutaj, ale ogólnie nie odpowiadam na nie. Także w materiale o narcyzach prawdopodobnie na to nie poodpowiadam, bo już tutaj odpowiedziałam. Także słuchajcie, na pytania, które są ewentualnie w temacie webinaru, jak napiszecie, to bardzo lubię pytania, lubię na nie odpowiadać. Jak długo nie będzie odpowiedzi, a będziecie bardzo chcieli dostać odpowiedź, to proszę przypomnijcie się jeszcze raz, żebym odpowiedziała, bo zrobię to, tylko czasami faktycznie to trochę zajmuje. I może powiem o najbliższych live'ach, ponieważ teraz jeszcze będą live'y. 20 we środę za tydzień będzie astrologiczna prognoza pogody na czas świąt, na czas przesilenia, które w tym roku będzie 22 grudnia, przesilenie zimowe, czyli będzie prognoza pogody na czas świąteczny, na czas przesilenia i aż do nowego roku, więc też na Sylwestra. I omówię tak jak zawsze takie po prostu wpływy czasu, żeby można było się łatwiej dostroić do tej energii świątecznej i rozumieć, jakie właśnie są takie charakterystyki tej energii, żebyśmy nie szli pod prąd z siłami kosmosu, tylko mogli z nich skorzystać i pozwolić im po prostu działać dla nas dobrze. Więc taki webinar o tym astrologicznym tle świąt będzie 20 grudnia. Później jest jeden webinar, który nie jest ogłoszony w innych miejscach, ponieważ on jest, to jest zamknięty płatny webinar i można się zapisać przez platformę Elecio. On będzie 26 grudnia, to jest webinar poświęcony, w zasadzie to jest taki mini warsztat, poświęcony integrowaniu po prostu naszych różnych poodłączanych części naszej osobowości. Takie elementy z dzieciństwa, czyli terapia traumy, wewnętrzne dziecko, dorosłe ja, różne aspekty.
webinar w pewnym stopniu, ale częściowo forma warsztatowa, więc jeżeli to jest temat dla Was ważny, to 26 grudnia jest możliwość dołączyć. I później, po nowym roku, z tego co pamiętam, chyba 8, jakoś na początku stycznia, po pierwszym tygodniu stycznia, tablica i mapa marzeń, więc fajny, taki po prostu optymistyczny, fajny webinar. I w ogóle tablica i mapa marzeń to jest coś takiego, że wydaje się to takie pozornie płytkie, ale to jest bardzo skuteczne. I u mnie w ogóle rzeczy zajmują dość dużo czasu, żeby zrobić coś w materii, ale zrobiłam w końcu tą swoją tablicę marzeń po kilku latach zbierania się do tego. No i rzeczywiście w ciągu tych około 2 lat, jak była umieszczona, większość tych rzeczy, które tam umieściłam, jest teraz normalnie w moim życiu aktywne, że to się wszystko po prostu powydarzało. Robiłam wiele rzeczy, żeby te kwestie w życiu działały, więc to nie jest tak, że tylko tablica marzeń, ale to narzędzie jest pomocne i jest to też coś dobrego, co porządkuje nam nasze własne takie, nasze życie tak naprawdę, nasze cele i pozwala nam zbliżyć się do tych celi i też te cele przyciągać do siebie. Więc pomyślałam, że w tym roku, na początku roku będzie trochę więcej takiego pogodnego tematu, bo rok temu w tym czasie były właśnie takie tematy mocno saturniczne, ale w inny sposób, takie dosyć ponure, także w tym roku będzie troszeczkę inaczej. I po tablicy mapie marzeń tydzień później będzie webinar o sukcesie. Jeśli dobrze pamiętam, chyba 16 stycznia, dlatego że ten webinar miałam oryginalnie zrobić jako płatny materiał, ale stwierdziłam, że chcę go zrobić jako taki dostępny dla wszystkich i jest on też w takim czasie, bo to jest ten temat koziorożca i szerzej wytłumaczę Wam w czasie, kiedy ten webinar będę prowadzić. Ale też jedna z moich klientek, która bardzo chciała właśnie wykupić udział w tym webinarze, ma urodziny 17, więc ten webinar jest zrobiony też wtedy, żeby na jej urodziny, bo jest to też i klientka, i taka bliska mi osoba, więc chciałam, żeby ten webinar był nie później niż wypadają jej urodziny. I to będzie temat, w jaki sposób nasz sukces i sytuacja, że my mamy w życiu sukces, jest połączona z tym, że z procesem naszych biologicznych narodzin, z czasem, kiedy poród po prostu następował. Dlatego docieramy do sukcesu, bo każdy z nas się rodził, więc są pewne wspólne, ale każdy się rodził, miał swoje własne osobiste doświadczenie. Więc są sytuacje wspólne, są sytuacje takie kolektywne, że takie same dla każdego i są jednostkowe. Więc ten temat połączenia pomiędzy naszym przyjściem na ten świat i sukcesem w naszym dorosłym życiu będę omawiać wtedy. I tak jak wspomniałam, w lutym między innymi planuję live o tym, w jaki sposób wykorzystać kryształy, kamienie szlachetne i półszlachetne, do różnych takich po prostu energetycznych prac, do wzmocnienia naszej energii, do właśnie zastosowania kryształów, takie metafizyczne i magiczne zastosowania kryształów. Także słuchajcie, wydaje mi się, że to chyba wszystko. Nie wiem w sumie dokładnie jeszcze, co Wam powiedziałam, bo ja zawsze idę mega tak jakby płynę z tymi tematami i po webinarze dopiero sobie uświadamiam, jak to było. Także, ale wiem, że poruszyłam wszystkie tematy. Myślę, że na pewno coś mogło zostać przeze mnie zapomniane, albo znaczy wszystko, co jest na liście, zostało poruszone. Ale mogły być rzeczy, które chciałam też powiedzieć i których po prostu nie powiedziałam, bo mówiłam coś innego. Także nagrałam też sporo tych króciutkich materiałów,
takich, na YouTube to są shortsy i na Facebook to są takie rolki. I tam jest dużo materiałów nagrane na temat prezentów i życzeń. Więc też jak jakiś temat nie został przeze mnie w czasie webinaru poruszony, to jest bardzo prawdopodobne, że jak przejrzycie rolki u mnie na właśnie w dziale rolki na Facebooku, to tam są tytuły tych shortsów, tych rolek. Też niektóre rolki są półtorej minutowe, niektóre są minutowe i najczęściej jest tak, że przynajmniej dawniej tak robiłam, że po prostu inne materiały były wersje na YouTube do shortsów, a inne były na rolki właśnie na Facebooka i na Instagrama. Teraz czasami niektóre daję tu i tu, więc wersje półtorej minutowe na pewno nie są na YouTubie, dlatego że shorts na YouTube może mieć poniżej minuty, bo inaczej się nie da go wgrać w tym formacie, tak zwanego shorts. Więc jeżeli coś ma półtorej minuty na właśnie Facebooku albo Instagramie, to znaczy, że tego materiału nie ma na YouTube. Jak coś ma minutę, to najczęściej może być tu i tu, albo jest tylko na YouTube, a na Facebooku nie ma. No, także słuchajcie, chyba tutaj dosyć dużo powiedziałam. Nie zrobiłam jakoś specjalnie reklamy, więc może to dobrze. Jeżeli potrzebujecie wspólnej pracy, to zapraszam jak najbardziej na sesje, na szkolenia. Jest tego trochę, także ustawienia Hellingera, kroniki Akaszy, konsultacje Feng Shui i astrologicznie też. Można byłoby tutaj jeszcze troszeczkę tego wszystkiego powymieniać, więc na stronie tam są też informacje o każdej z tych metod i o moich kwalifikacjach i też różne artykuły. Jest też dużo materiałów dostępnych bezpłatnie. Także bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę fajnych, pogodnych świąt i też okresu takiego noworocznego, dlatego że to jest już wszystko zaraz. Więc bardzo dziękuję. Przeczytam komentarz Agnieszki. Bardzo inspirujący webinar. Część pomysłów już znałam, ale parę rzeczy mam do przemyślenia. Dziękuję pięknie, Irmino. Dzięki, bardzo się cieszę. Myślę, że coś nowego, coś się tam nowego pootwiera w energii. Ja też tak mam, że kiedy idę przez materiały, które tematycznie niby wiem czasem te rzeczy, ale ktoś mówi do mnie o tym na bieżąco w czasie takim rzeczywistym, to jest tak, że coś potrafi się nowego po prostu we mnie otworzyć, jakieś nowe przestrzenie zrozumienia. Także słuchajcie, i życzę też mega dobrych prezentów. Życzeń to wiadomo, ale prezentów, żeby były fajne prezenty i nawet jeżeli nie będą wyglądały, czy nie będą aż takie fajne, to żebyście byli w stanie zobaczyć w nich to, co jest dobre. Dlatego, że nawet jeżeli te prezenty czasami nie są takie do końca wybrane dobrze, tak jak tutaj mówiliśmy, jak to zrobić dobrze, to i tak najczęściej, w większości przypadków, szczególnie takich osób z rodziny, krewnych, jest tak, że pod spodem, głębiej, żyje ta dobra intencja. Nawet jeżeli ktoś kupił prezent, żeby się przypodobać, żeby jakoś zagasić konflikt, albo żeby jakoś to wyglądało, czyli ta motywacja, intencje były takie, nie te, o które nam chodzi, to dla tych więzi takich rodzinnych i takich bliskich więzi i przyjacielskich, w tym prezencie żyje też pod spodem ta dobra, korzystna intencja, więc żebyśmy umieli widzieć właśnie wszystko to, co jest cenne. Dziękuję Wam i jeszcze mogę pokazać kocura na koniec, żeby się tak fajnie. O, tutaj jest, dobra, pokazałam go w jednym. Zwinął się w taki koci kłębek. Zaraz go wyeksponuję na YouTube. To na zajawkę kocur. Tak, kocur tutaj, ponieważ jest atrakcją, więc warto go pokazać. Udanego odpoczynku i satysfakcjonujących prezentów. Dziękuję. Przyda się, także życzenie jak najbardziej fajne. Dzięki.
I słuchajcie, ja tu poklikam tutaj, żeby zakończyć webinar i zapraszam na Astro Live 20 grudnia. Także do zobaczenia.